Kronisko. Autor Bruno Siak Narrator Oskar Berezowski Dialogi Bruno Siak Tomasz Szarko leżał wyczerpany na łóżku po całym dniu chodzenia po górach przebywał w schronisku w wieloosobowym pokoju na trzecim piętrze był sam powieki opadały mu i podnosił je co chwilę bo nie chciał zasnąć musiał się jeszcze umyć na samym początku zignorował postać między drzewami za oknem czasami przecież umysł rysował człowiekowi przed oczami to co ten chciał widzieć jak się patrzyło w chmury to głodny widział chleb a spragniony butelkę wody tylko dlaczego on w liściach, gałęziach i pokrytych porostami pniach drzew dostrzegł właśnie ją, potwora, który go prześladował, jej żółte oczy, lśniące w zachodzącym słońcu i powyginane, nienaturalnie wydłużone ciało. Tak, to była przecież ostatnia rzecz, jaką chciał zobaczyć. Leżał na wznak, na szorstkim kocu, z ręką pod głową. Czuł od siebie pot i miał słony smak na ustach. Chciał się zdrzemnąć, ale cała senność zniknęła. Wyparowała. Patrzył przez okno na zieleń sosen i świerków. I na nią. Dostrzegł, że wisi między gałęziami. Znał ją. Każdy pazur. Wykrzywiony, nienaturalnie staw. Ciemnozielone, podobne do wodorostów włosy. Ale miał nadzieję, że żyła jedynie w jego koszmarach. Miewał je rzadko, ale w te noce, kiedy go nawiedzała, budził się zlany potem i z dłońmi zaciśniętymi kurczowo na poduszce. Ale to były koszmary. Straszne i biorące się ze stresu. Tak mówił lekarz. Lęki i problemy przekształcały się w tę maszkarę. To był jego wytwór. Lekarz mówił, że umysł ją stworzył i sam może ją zniszczyć, albo przynajmniej o niej zapomnieć. Zamknął na chwilę oczy, i otworzył je dopiero po pięciu sekundach. Ale ona nadal tam była. Wisiała nieruchomo wczepiona w gałąź, zakrzywionymi czarnymi pazurami, wyrastającymi z paluchów stóp. Wisiała jak nietoperz. Włosy były niemal tak długie, jak jej wychudłe kościste ciało. Szarpał nimi wiatr i Tomaszowi przypominały nieco wierzbowe liście. Zasłaniały niemal połowę twarzy. Ale i tak ta połowa, która była odsłonięta, wystarczyła, żeby go przerazić. Nawet nie mógł nikogo zapytać, czy to, co widzi, jest prawdziwe, czy mu się wydaje. W czternastoosobowym pokoju przebywał sam. Zawsze na początku maja było mało gości w schronisku na Chochołowskiej polanie, ale nigdy nie nocował sam. To prawda, że dodatkowo był wtorek. W weekendy by się to nie zdarzyło, nawet w teoretycznie najmniej komfortowej czternastce, a do tego zapowiadali deszcze i chłód. Turyści, nawet najbardziej zapaleni, nie lubili chodzić w takich warunkach wysoko. Leżał jeszcze śnieg na graniach i chodzenie w niektórych miejscach mogłoby być niebezpieczne. Nigdy nie wiadomo czego się po takim śniegu spodziewać. Chciał krzyknąć, ale poczuł, że gardło spuchło jak po urządleniu pszczoły. Mógł jedynie nabierać szybkimi haustami powietrze nic więcej. A zielona maszkara poruszyła się. Wisiała na gałęzi, za pierwszą linią drzew otaczającą schronisko. Wydawało mu się, że odsłania kły, ale była daleko i nie miał pewności. Wiedział jednak, że patrzy wprost na niego. I potem jeszcze raz zamknął oczy. Nie ma jej, nie ma, tam jej nie ma. To tylko igły, gałęzie, liście porosty, wytwór twojej wyobraźni. Powtarzał jak mantrę, a potem otworzył oczy. Nie było jej. Tylko sosny, świerki i pokryte sinnymi porostami gałęzie rosnące coraz wyżej na zboczu góry. Kiedy Tomasz Szarko tamtego dnia rano przyjechał autobusem na dworzec w Zakopanem, czuł się półprzytomny ze zmęczenia. Wydawało mu się, że da radę się przespać podczas podróży chociaż dwie godziny. Specjalnie w tym celu zakupił dwa miejsca obok siebie w autokarze, ale nie zmrużył oka. Wyszedł z pojazdu z naciągniętym mięśniem karku i bólem kręgosłupa, ale poza tym był szczęśliwy. Spojrzał w niebo i dojrzał błękit z kilkoma białymi chmurami. Pomyślał, że i tak się opłacało, bo pogoda, mimo grożących deszczem prognoz, okazała się idealna. Zazwyczaj jeździł w góry nocnym pociągiem, gdzie mógł wygodnie przespać się w kuszetce. Tym razem jednak, z powodu zmiany w pracy żony, nie mógł wybrać się w ulubionym przez siebie wakacyjnym terminie, tylko musiał jechać na początku maja. A wtedy pociągi z wagonem sypialnym nie kursowały. Potrzebował jednak tego wyjazdu, jak każdego roku. Narastało w nim napięcie. Miał kilkuletniego syna i córkę oraz kochającą żonę, ale każdego roku musiał przez sześć dni samotnie wędrować po szlakach w Tatrach. To był rytuał, który pozwalał mu znaleźć siły na kolejny rok. Dzięki nocnym pociągom i autobusom, Potrzebował do tego jedynie czterech dni urlopu. Poprawił plecak i udał się do toalety na dworcu. Nigdy nie korzystał z tej w autokarach, a poza tym chciał umyć twarz i zęby w komfortowych warunkach. Chciał powitać góry odświeżony, a nie wymięty, jakby został wyciągnięty z rury kanalizacyjnej. I wszystko to osiągnął za jedynie dwa złote. Wręczył pieniądze podejrzliwej babci siedzącej przy stole za którym piętrzyły się opakowania szarego, najtańszego papieru toaletowego i wszedł do środka. Przemył twarz wodą i spojrzał na siebie w lustrze. Był przystojnym, czarnowłosym mężczyzną. Szczupłym, wysokim i w średnim wieku. Poprawił grzebieniem fryzurę. Nosił się krótko, ale włosy na czubku głowy były dłuższe i lubił je zaczesywać na bok. Trochę elegancji nigdy nikomu nie zaszkodziło. Potem przyjechał dłonią po podbródku. Zarost był ledwo widoczny, ale i tak wyjął z plecaka golarkę elektryczną i wygolił dokładnie policzki. Na końcu umył jeszcze raz mydłem twarz i nałożył krem. Kiedy wyszedł z dworca, oznaki zmęczenia minęły. Udał się na śniadanie do pobliskiego baru, gdzie zamówił jajecznicę oraz czarną kawę. Zjadł jajka ze smakiem, ale nawet nie ruszył kajzerki. Była blada jak trup i nie zachęcała do konsumpcji. Poszedł do sklepu spożywczego, w którym kupił kilka paczek kabanosów i gorzkich czekolad, a potem wrócił na dworzec, by złapać busa do Doliny Chochołowskiej. Nie miał zamiaru tracić czasu. Była dopiero ósma i wiedział, że za maksymalnie pięć godzin może być już na którymś ze szczytów Tatr Zachodnich. Może nawet na Wołowcu. Obawiał się jedynie o śnieg. Wiedział, że nie zdążył jeszcze stopnieć na graniach i niektóre, nawet niżej położone szlaki, były zasypane. Dlatego kupił raczki wydawało mu się, że powinny wystarczyć. Pan gdzie jedzie? Usłyszał za plecami, gdy przyglądał się rozkładowi jazdy. Kursy miały tyle literek i gwiazdek, że już dwie minuty próbował rozszyfrować, kiedy będzie odjeżdżał pierwszy do Doliny Chochołowskiej. Odwrócił się i spojrzał na wąsatego kierowcę stojącego przy innym mężczyźnie i palącego papierosa. Do Chochołowskiej! Odkrzyknął. To pan wsiada! Mężczyzna wskazał na busa zaparkowanego kilka metrów przed nim, na którym na wielkiej białej tablicy widniał napis — Pan pojedzie dalej. Tomasz upewnił się jeszcze zanim wsiadł, bo bus według tablicy powinien dojechać jedynie do wejścia do Doliny Kościeliskiej. Mężczyzna z siwymi wąsami i w szarym swetrze pokiwał głową, więc Tomasz wsiadł. Był jedynym pasażerem. Wkrótce ruszyli. Kierowca zabrał po drodze dwie kobiety, które podjechały jedynie dwa przystanki, a gdy minął Kiry... Schował tabliczkę widniejącą za przednią szybą. Nie był już częścią kursującej linii miejskiej, ale jechał prywatnym busem i dorabiał sobie parę złotych. Gdy dojechali, Tomasz wręczył mu dwie dychy i nie poprosił o resztę. Dzięki kombinacjom Wąsacza zaoszczędził pewnie co najmniej pół godziny i był mu wdzięczny. Przy wejściu do doliny nie zastał ani jednego turysty. Opłacił wstęp do TPN-u i już miał wyruszyć dalej, gdy zatrzymał się nagle. Prawie by zapomniał o opasce, jednym ze swoich rytuałów przed wejściem w góry. Sam wyjazd był rytuałem, ale posiadał również szereg podrytuałów, z których pierwszym było założenie na lewy nadgarstek opaski podarowanej przez jego pierwszą miłość, Dorotę. Poznał ją w górach. Właśnie w schronisku w Dolinie Chochołowskiej Zdjął plecak i rozpiął zewnętrzną kieszeń Nie nosił opaski na co dzień, bo na pewno sprowokowałoby to wiele pytań jego żony Ani, która potrafiła być zazdrosna Dlatego zakładał ją tylko raz w roku Na kilka dni, gdy wyjeżdżał samotnie w góry Dorota wykonała ją z muliny i naszyła na nią dziesięć różnych guzików Lubił je szarpać i kręcić nimi za pomocą palców prawej dłoni, i kiedy dotknął pierwszego guzika, przypomniało mu się rozstanie z dorotą, bo rozstali się też w górach. Nie pamiętał dlaczego i nawet nie chciał sobie przypominać. To zdarzyło się tak dawno temu i było bolesne, a on chciał pamiętać tylko dobre chwile, a przez kilkanaście lat zdążył zapomnieć wszystko co złe. I zostało tylko to, co dobre. Ruszył asfaltową drogą pod górę. Większość ludzi nie lubiła tej części szlaku. Stały tam budy z oscypkami, owczymi lodami, a nawet wybudowano park linowy. Wszystko to było teraz zamknięte. Szedł doliną samotnie, i podobało mu się to. Nie mógł doczekać się wilgotnego zapachu lasu. Który uderzył niemal natychmiast, gdy minął czerwoną tabliczkę, oznaczającą tatrzański park narodowy. Przez cały rok narastało w nim napięcie, i wiedział, że mógł je rozładować wyjazdem w góry. Tak mu doradzał psycholog. Powtarzał, że trzeba wyjechać i na kilka dni stać się kimś innym. Zmęczyć się i nie myśleć o niczym. W kilka dni można wtedy nabrać sił na cały rok. Szedł więc raźno, mimo niemal dwudziestokilogramowego plecaka, nie zatrzymując się na odpoczynek. Najpierw cztery kilometry asfaltem, a potem już szlakiem wyłożonym kamieniami. Po obu stronach drogi płynął wartko potok pełen lodowatej wody, a na łąkach pod lasem rosły tysiące fioletowych krokusów. Po niecałych dwóch godzinach dotarł do schroniska. Był to wysoki, trzypiętrowy budynek wykonany z kamienia, w którym znajdowało się ponad sto miejsc noclegowych. Tomasz od razu udał się do recepcji na piętro, by zapłacić za pobyt, a potem wszedł na trzecie piętro drewnianymi, trzeszczącymi schodami. W pokoju 301 było siedem dwupiętrowych łóżek. Wybrał te blisko wyjścia. Nie tracił czasu na odpoczynek. Z dużego plecaka wyjął mały, przeznaczony do zabrania na szlak. Wrzucił tam butelkę wody i czekoladę. Na łóżku zostawił torbę z ubraniami, żeby następni goście nie mieli wątpliwości, że to miejsce jest zajęte. Szedł schodami na dół i w kuchni turystycznej wypełnił wrzątkiem dwa termosy. W jednym zaparzył kawy z cukrem, a w drugim czarnej, mocnej herbaty. Od razu ruszył w góry. Zmęczenie po podróży autokarem minęło i chciał znaleźć się na szczycie. Pogoda była dobra, niebo bezchmurne. Postanowił korzystać, póki się dało. Godzinę zajęło mu wspięcie się na grzesia. Nie spotkał nikogo na szlaku. W wielu miejscach leżał jeszcze głęboki śnieg. I mimo że starał się stąpać po nim ostrożnie, to i tak nogi zapadły mu się kilka razy. I szybko zrobiło mu się mokro w butach. Na szczycie jednak świeciło słońce i było ciepło. Wysuszył tam skarpety i zjadł czekoladę. Wyjął też oba termosy i popijał na zmianę kawę i herbatę, rozglądając się po graniach. Leżało jeszcze dużo śniegu. Dostrzegł, że zejście, zaczynające się za rakoniem, prowadzące zielonym szlakiem, pokryte jest niemal całkowicie bielą. Dojrzał nawet trzy osoby idące pod górę. Pięły się wolno i z daleka wyglądały jak gąsienice. Śnieg musiał być tam śliski i twardy. Tomasz Szarko postanowił więc, że pierwszego dnia nie będzie tamtędy szedł. Zdecydował, że dojdzie do rakonia i wróci do schroniska tą samą drogą. To i tak było wystarczająco jak na pierwszy dzień. Śnieg topniał szybko. I miał nadzieję, że za kilka dni będzie go już zdecydowanie mniej. Cały odcinek pomiędzy Grzesiem i Rakoniem przeszedł bez odpoczynku. Był z tego dumny. Utrzymał formę. Zatrzymał się na szczycie. Wierzchołek góry był całkowicie wolny od śniegu i łatwo znalazł kawałek suchej trawy, by usiąść. Zjadał kabanosy, popijał herbatą z termosa. I długo patrzył na słowacką stronę. Potem zauważył na wołowcu małą grupę ludzi, idącą w jego kierunku. Patrzył z ciekawością na zbliżające się osoby z kijkami, w kolorowych kurtkach i zapiętych na butach raczkach. To była grupa trzech dziewczyn, zapewne przyjaciółek. Pozdrowił je, gdy weszły na szczyt. Da się tam zejść na dół, tym śniegiem? Zapytał, wskazując na przełęcz. Ja chciałbym zejść zielonym szlakiem. Jedna z dziewczyn, zapewne przewodniczka grupy, wysoka i z czarnymi włosami, związanymi w fantazyjny kok na czubku głowy, odwróciła się w jego kierunku i uśmiechnęła. Widziałyśmy, jak ktoś podchodził pod górę, ale wolno mu to szło. Odetchnęła i napiła się wody z butelki, patrząc na pokryte śniegiem górskie szczyty. Wyzwołowca! Upewnił się. Tak, granią szłyśmy od kończystego. Tamtędy da się spokojnie przejść. Odezwała się niska blondynka w warkoczach. Miała roześmianą, rumianą twarz. Siedziała już na małej składanej karej matce. Wcześniej takiej nie widział. Pomyślał, że fajna rzecz, i postanowił ją kupić na następny wyjazd. Czasem człowieka bolał tyłek od siedzenia na ostrych kamieniach, albo było mokro. Ślady widać, jak się schodzi zielonym. Przewodniczka grupy wróciła do tematu. Na pewno ludzie tamtędy chodzą. Widać też, że niektórzy zjeżdżają na tyłkach 200 metrów. To pewnie musi być niezła zabawa. Podziękował im za informację. Pomyślał, że spotka je jeszcze w schronisku. Nie mogły przejść takiej trasy nie mieszkając w schronisku. Widać było, że przygotowały się do tej wyprawy. Pewnie planowały też następne. Gdy oddalały się w stronę Grzesia, poczuł potrzebę, żeby z nimi jeszcze kiedyś porozmawiać. Wydawały się sympatyczne, a on lubił wieczorami pogawędzić o głupotach. Ta blondynka z warkoczami przypominała mu jego pierwszą dziewczynę. To, co dała mu bransoletkę z muliny, dotknął w zamyśleniu guzików i zaczął je obracać po kolei wokół własnej osi. Pamiętał, że był właśnie na rakoniu z dorotą. Siedzieli w podobnym miejscu. Czy to tutaj pokłócili się, czy gdzieś indziej? Nie, nie będzie do tego wracał. To było tyle lat temu. Może także nie chciał pamiętać. Jakoś zdołał siebie przekonać, że to, co zobaczył za oknem, wynikało ze zmęczenia. Przecież nie ma takich stworów. On żył tylko w jego wyobraźni. Był jego prywatnym koszmarem, który czasami go nawiedzał. Ale każdy przecież miał swoje lęki i strachy. Niektórzy śnili o nierozwiązanych równaniach matematycznych. Inni o topieniu się w bezkresnym morzu. Jeszcze inni o upadku z wysokości. A on miał właśnie ją. Zieziaję. Nie wiedział skąd mu przyszła do głowy ta nazwa. Zieziaja. Urodziła się chyba sama, tak jak i stwór. Miał jednak wrażenie, że jej imię pasowało do gór. Bo to był górski potwór. Jej długie, kościste łapska nadawały się doskonale do chodzenia po drzewach i stromych zboczach. Gruba zielonkawa skóra była odporna na zimno, a włosy chroniły przed wiatrem jak peleryna. Podniósł się z łóżka. I tak wiedział, że nie zapadnie w drzemkę, którą planował. Serce zbyt mocno mu waliło, a krążąca szybko w żyłach krew przepędziła senność. Stęknął, założył klapki i zszedł na dół do restauracji. Niemal połowa miejsc przy stołach była zajęta. Głównie zajmowali je turyści wchodzący doliną od dołu. Ci jedli głównie desery, frytki i popijali piwem. Tomasz stanął w kolejce i zamówił zestaw obiadowy. Zauważył dziewczyny, które spotkał wcześniej w górach. Siedziały na zewnątrz z kubkami z grzanym winem. Rozmawiały o czymś i patrzyły na góry. Przebrały się już w wygodne bluzy i pewnie wzięły też prysznic, bo każda miała rozpuszczone włosy i suszyły je w wieczornym, ale jeszcze mocnym, majowym słońcu. Chciał się do nich przysiąść, ale nie mógł tam iść z obiadem, skoro one nic nie jadły. Zjadł szybko, niemal nie gryząc kotleta. Na szczęście, kiedy skończył posiłek, nadal tam siedziały i sączyły drugi kubek wina. Zamówił taki sam trunek i udał się do nich na zewnątrz. Był również przebrany w świeże ubranie, podkoszulek i wygodne dresowe spodnie. Zajmowały drewnianą sześciosobową ławkę. Jedna z nich, ta czarnowłosa, która wydawała się przewodniczką reszty, opowiadała jakąś historię. Pozostałe dziewczyny słuchały z uwagą. Miał się zapytać, czy może się przysiąść. Ale zamiast tego skinął im tylko głową i usiadł na ławce obok. W ostatniej chwili naszły go wątpliwości. Był przecież kilka lat od nich starszym, żona tym facetem z dwójką dzieci. Może pomyślałyby sobie coś dziwnego, jakby próbował się do nich dosiąść. Chociaż oczywiście nie miał niczego zdrożnego na myśli. Pragnął jedynie towarzystwa. Pewnie ułatwiłoby sprawę, jakby były z chłopakami. Nawet by się z tego ucieszył. Ale siedziały tam same. Wyjął nogi z klapek i oparł obdarte na piętach stopy o kamienny murek. Miał nadzieję, że słońce pomoże. Patrzył na szczyt kominiarskiego wierchu i zaczął podsłuchiwać rozmowę dziewczyn przy sąsiednim stoliku, a także przyglądać się im ukradkiem. Wszystkie nie mogły mieć więcej niż trzydzieści lat. Chociaż przewodniczka pewnie zbliżała się do trzydziestki, miała kruczo-czarne włosy do ramion, może nawet niefarbowane, bo kolor był zgodny z jej ciemniejszą karnacją. Charakteryzowała się grecką urodą. Brązowe oczy, wydatny nos, nieco zakrzywiony, i duże zęby na wysuniętej szczęce. Gdy mówiła, marszczyła brwi i akcentowała wyraźnie słowa. Tomasz zgadywał, że musiała zajmować jakieś stanowisko kierownicze. Miała na imię Helena, co również wskazywało na jej greckie pochodzenie. Pomyślał, że chyba trudno o bardziej kojarzące się z Grecją imię. Dowiedział się również, jak nazywały się pozostałe dziewczyny. Alicja była niską blondynką, z długimi włosami, o niemal ciągle uśmiechniętej twarzy. Miała mocno umięśnione nogi. Może niektórzy powiedzieliby, że grube a w uszach kilka kolczyków, po pięć wkrętów w każdym. Śmiała się głośno i chyba wino uderzyło jej już do głowy. Najcichszą ze wszystkich była Natalia. Drobna, o twarzy usianej czerwonymi krostami, miała chude ręce jak gałęzie i wydawała się bardzo zmęczona. Tomasz przypuszczał, że dziewczyna marzyła jedynie o tym, by położyć się na łóżku i zasnąć. I tak właśnie jest. Mruknęła Helena, krążąc opuszko palca po krawędzi glinianego kubka, w którym podawali grzane wino. Koleżanka moja była trzy lata temu w Ochołowskiej i usłyszała to wszystko od jednej dziewczyny, co miała chłopaka policjanta. I chcieli nawet zrobić obławę, ale okazało się, że ona odnalazła się w Zakopanem. Poznała jakiś chłopaków i mieli ciąg imprez. A telefon komórkowy jej się rozładował i dlatego nie odzywała się do rodziców. Alicja zachichotała i odrzuciła opadające na policzek włosy. I teoria o ginących w tatrach zachodnich turystkach upadła. Powiedziała, drapiąc się po łydce. Wiesz, nie niby upadła. Helena zmarszczyła brwi i popatrzyła karcąco na Alicję, jakby powiedziała coś złego. Ale i tak. Fakt pozostaje faktem, że przez ostatnie piętnaście lat zaginęło dziewięć dziewczyn, które ostatnio widziano na szlakach w okolicy. Czy to, że jeden alarm okazał się fałszywy, czegoś dowodzi? A czy dowiedli, że zaginęły w Tatrach Zachodnich? Nie ustępowała Alicja. Nie no, ale to przecież... Dobra, wystarczy już tego realizmu. Głos Natalii był słaby, ledwo słyszalny, jak szemrzący wiatr. Może jakieś fantastyczne opowieści? I najlepiej daleko stąd, bo nie będę mogła spać w nocy. Helena wzruszyła ramionami. Tomasz chętnie zobaczyłby jej twarz, ale siedziała do niego tyłem. Przez chwilę milczała, i dziewczyny patrzyły na plamy słońca, przesuwające się po zboczach, porośniętych lasem. No dobra, powiem wam historię, która siedziała na Słowacji i to trochę dalej, ale nadal w Tatrach, więc. Nie wiem, czy to na twoje nerwy, Natalia. Nie, no, może być. Dziewczyna westchnęła i odsłoniła drobne zęby. Przecież mnie obronicie, jakby co, przed zboczeńcami i mordercami? I potworami? Wtrąciła Alicja i zachichotała No to słuchajcie, słuchajcie. Helena uniosła ręce wysoko, jakby chciała uciszyć publiczność na koncercie. Bo historia jest taka, że podobno jakiś przestępca w latach 70. uciekł policjantom w góry i tam się przez lata ukrywał. Nie wiem dokładnie, dlaczego uciekał, ale to musiało być morderstwo, bo inaczej chyba nie wybrałby gór jako miejsca ucieczki. Podobno tak dobrze znał te lasy i groty, że nie mogli go wytropić nawet z psami i doszli do wniosku, że po prostu zginął w jakiejś jaskini. Utopił się, albo po prostu przechytrzył wszystkich i uciekł gdzieś za granicę. No i co dalej? Niecierpliwiła się Alicja. Przecież nie uciekł, nie? Nie, nie uciekł. Legenda mówi, że nie. Przyznała Helena obniżając głos, by dodać historii nieco grozy. Słońce już zachodziło. Zerwał się wiatr i atmosfera sprzyjała tego rodzaju opowieściom. Tomaszowi wydawało się, że Natalia pobladła. Legenda głosi, że ukrywa się w górach po dziś dzień, ale zwariował od samotności. Ciągle się boi, że go złapią. Żywi się kozicami górskimi i mniejszymi zwierzętami. Schodzi podobno nawet niżej i porywa owce. Napadał też turystów, ale tylko w nocy i na Słowacji. Oni mają tam takie prawo, że mogą nocować w namiotach. I nie ma za to kar. I potwór z gór korzysta z tego. Napada ich i kradnie przedmioty, a czasami podobno porywa ludzi. A gdzie to było? Zapytała Alicja. Na Słowacji. Bez obawy. Helena roześmiała się. My nie będziemy chodzić na Słowację. Co najwyżej będziemy się poruszać po granicy. Zresztą to było w Tatrach Wysokich, a nie zachodnich. Wtedy Tomasz wstał i postanowił kupić jeszcze jedno grzane wino. Zbliżała się dwudziesta i zamykali wtedy bar, ale nie miał zamiaru tamtego wieczora pić więcej niż dwa kubki. Planował wstać naprawdę rano i ruszyć w góry. Chciał zrobić dużą pętlę, dochodząc czarnym szlakiem do siwej przełęczy, iść graniami do wołowca i zejść ośnieżoną przełęczą, o którą pytał wcześniej Helenę. To była niezła wyprawa. I wymagała pobudki co najmniej o piątej rano, jeśli nie chciał się spieszyć. A on nie chciał się spieszyć. Przecież wchodził po to, by podziwiać widoki, a nie po to, by zaliczać zdjęcia. Zdjęcia się nie liczyły. Kupił wino i kiedy wracał, Helena zaczepiła go. A pan, długo zostaje? Zapytała niemal ostrym tonem, chociaż próbowała być na pewno przyjacielska. Oprócz Tomasza nikt inny nie nocował w schronisku, jeśli nie liczyć dwóch rodzin z dziećmi i grupki pijanych młodzieńców, z którymi dziewczyny widocznie nie chciały zabierać znajomości. Ja, do niedzieli, odparł i uśmiechnął się. To znaczy w sobotę ostatni noc leka, w niedzielę to już noc na autobus do domu i koniec. Szczęściarz z pana naprawdę. My wracamy w piątek, omijamy weekendowe tłumy. Chyba raczej nie będzie tłumów, bo jeszcze trochę zimno. W weekend zawsze są tłumy i zapowiadają trzydzieści stopni, zero chmur. Ludzie myślą, że taka pogoda jest najlepsza. Tak, ja tam wolę chmury, ale powyżej gór. Tomasz roześmiał się. Trzeba mniej wody ze sobą targać, nie trzeba się kremem smarować i człowiek się tak nie poci jak prosiak. Otóż to. Może pan usiądzie z nami, co? Porozmawiamy. Może się uda jakąś wspólną wyprawę ustalić, prawda? Możemy się umówić. Zawsze bezpieczniej w grupie. No tak, będzie na potwora z gór, jak znalazł powiedziała Natalia. Wino usunęło senność i dodało jej odwagi. Tomasz przysiadł się do dziewczyn z uśmiechem. Nie próbował ukryć obrączki. Nie w głowie mu były żadne romanse. Poczuł jednak, że chciał przy nich usiąść. Chociaż nie mógł zrozumieć dokładnie dlaczego. Przedstawili się sobie nawzajem i zaczęli rozmawiać o górach. Okazało się, że dziewczyny znają się z pracy w firmie handlowej w Krakowie. Kiedyś wszystkie były w jednym zespole, ale Helena awansowała. Pozostałe później zmieniły pracodawcę. W Krakowie znajdowało się wiele firm, które wymagały podobnych kwalifikacji. Zmiana zatrudnienia nie była trudna. A w ostatnim czasie firmy prześcigały się w oferowaniu lepszych zarobków i warunków pracy. Różnice nie były wielkie. 200 czy 300 złotych, ale skoro lokalizacja była niemal taka sama, a wymagane umiejętności i kwalifikacje podobne, to wielu ludzi się zdecydowało. Tomasz opowiedział o swojej rodzinie, żonie i dwóch synach. Wyczuł, że po tym zniknął między nimi swojego rodzaju impuls elektryczny. Szczególnie między nim a Alicją. Zauważył, że jej się podobał. Helena i Natalia również to dostrzegły. Widać to było po ich uśmiechach i komentarzach. Alicja chichotała niemal bez przerwy. Trzy kubki grzanego wina zrobiły swoje. Tomasz wstał od stolika najwcześniej, chociaż zapraszały go na wino już niegrzane. Odmówił jednak Planował wyjść wcześniej i nie zmienił zamiarów. Umówili się jednak, że pójdą razem na płaczliwy rochacz, w czwartek, i może jak starczy czasu jeszcze dalej po słowackiej stronie. Chociaż Alicja ciągle chichotała, że boi się potwora z gór. Helena przypominała jej za każdym razem, że on podobno grasuje w tatrach wysokich, ale do dziewczyny to nie docierało. Za dużo wina. Tomasz Szarko, kiedy wrócił do pokoju, miał nadzieję, że ktoś w międzyczasie się wprowadził. Popatrzył na łóżka. Na każdym leżały złożone, szorstkie koce i poduszka bez poszewki. Żadnych plecaków, butów i kurtek. Rozważał przez chwilę, by zmienić miejsce do spania i usadowić się w głębi pokoju, bo stamtąd by nie mógł dojrzeć okna, ale w końcu zrezygnował. Był dorosłym mężczyzną i nie miał zamiaru bać się widoku za oknem i figli, jakie płatał mu umysł. Może wiedziony nieco zakrapianą winem fantazją, zbliżył się do okna, otworzył je gwałtownie i wyjrzał na zewnątrz. Spojrzał poza pierwszy i drugi rząd wysokich sosen. Serce zabiło mocniej, a ślina w gardle zdawała się zgęstnić do tego stopnia, że trudno ją było przełknąć. Próbował znaleźć dzieziaję, dostrzec jej skręcone, ciemnozielone włosy i wychudłą, podłużną twarz, ale nigdzie jej nie zobaczył. Zaciśnięte szczęki rozluźniły się, mógł już normalnie oddychać. Nie było jej, bo nie istniała. Nie było jej. Tomasz poszedł umyć zęby w toalecie, a potem zszedł na drugie piętro, żeby odebrać pościel. Można to było zrobić dopiero o 21. W łóżku był już pięć minut później. Szybko powłókł koce oraz poduszkę i położył się spać. Głowę miał po stronie bliższej oknu, by nie mógł tam przypadkowo spojrzeć. Zrobił to celowo, chociaż udawał przed sobą, że to był przypadek. Trudno jednak oszukać samego siebie. Obawiał się tamtej nocy. Czuł, że coś się stanie. Otworzył oczy i rozejrzał się po pokoju. Ciemność. Żadnych cieni, bo noc była czarna jak w piwnicy. Tu w górach w nocy świecił jedynie księżyc i gwiazdy, a one były zasłonięte przez chmury. Próbował przebić wzrokiem ciemności, ale widział tylko niewyraźne kontury piętrowych łóżek i stołów ze stojącymi obok drewnianymi krzesłami. Usłyszał skrzypienie desek. A może to tylko stary budynek, stawiający opór podmuchom wiatru. A może ona? Czy to była Zieziaja? Zbliżała się? Nie, to tylko skrzydło otwartej szafy, jego własny ręcznik, który tam powiesił po kąpieli, żeby wysechł. Wirował na wietrze. Ale nie zostawiłem otwartego okna. Pomyślał. Pamiętał dokładnie, że wszystkie zamknął, ponieważ spodziewał się chłodnej nocy. W tak dużym pokoju nie obawiał się, że zrobi się duszno. Był przecież jedynym gościem. Jak więc ręcznik mógł wirować na wietrze? W gardle zawiązał mu się węzeł i poczuł na plecach dreszcz. Lodowa obręcz ścisnęła mu szyję. Obrócił głowę i spojrzał na okna. Jedno, to najbardziej oddalone od jego łóżka, było otwarte na oścież. Nie uchylone, ale otwarte. Mógłby przez nie wejść nawet niedźwiedź, gdyby wspiął się po budynku na trzecie piętro. Na szczęście chyba nie potrafił. Tomasz jednak w tamtej chwili chętniej powitałby niedźwiedzia niż... Jej imię nie przeszło mu nawet przez myśl. Nie chciał go pomyśleć. Ale oczywiście pomyślał. Zieziaja, 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 czy tu jesteś? W powietrzu wyczuł coś bagnistego. Poznał ten zapach. Wilgotna i gorzka woń, czegoś gnijącego, pochodziła z jej włosów i skóry. Tak pachniała Zieziaja. Namacał latarkę na postawionym obok łóżka krześle i włączył ją. Promień światła przeciął ciemność i wypełnił pokój setką poskręcanych, podłużnych cieni. Wszystkie rosły lub malały przy delikatnym ruchu nadgarstka. Skierował snop światła na drzwi szafy. Tak, to był ręcznik niezieziaja. Dolny róg łopotał od przeciągu i uderzał w drzwi szafy, które poruszały się lekko. Zawiasy trzeszczały. Chciał sądzić, że to one go obudziły, a nie kroki zieziai, ale wiedział, że to nieprawda. W orkiestrze skrzypnięć, jęków i zgrzytów, umiał rozpoznać drzwi starej szafy. Szafa szafą, a kroki krokami. Ktoś chodził po pokoju. Wiedział to. I nagle pomyślał, że Zieziaja musi być pod jego łóżkiem. Leży tam na pewno przyczajona i czeka, aż postawi bosą stopę na podłodze. Na pewno czai się przy klapkach, które leżały z lewej strony, tam, gdzie je zostawił przed położeniem się spać. Przełknął ślinę. Ma sprawdzić, czy jest pod łóżkiem? Jak dziecko? Przecież tam nie ma żadnego potwora. Jest dorosłym mężczyzną. Ma żonę i dzieci. Tam nie ma żadnej zieziai. nie może jej tam być. I znowu skrzypnięcie wilgotne, jakby skrzypiały wręgi starego okrętu, wiatr wzmógł się, a ręcznik zatrzepotał. Wyciągnął nogę spod kołdry i poczuł zimno na skórze. Spał jedynie w bokserkach i pod koszulku. Stopę opuszczał powoli. I był przygotowany, by ją cofnąć, gdy wbiją się w nią pazury. W końcu jednak dotknęła podłogi, i wtedy poczuł coś wilgotnego. Gorąco eksplodowało w klatce piersiowej, i niemal krzyknął, ale powstrzymał się w ostatniej chwili. To był tylko wiatr. Podmuch wilgotnego wiatru z za okna. O dach zaczął bębnić deszcz. Kilka kropel doleciało nawet do jego rozpalonej twarzy. Wydawało mu się, że na policzki i czoło spadają drobinki lodu. Do pierwszej nogi dołączyła druga. Zieziaja nie przecięła pazurami ścięgien Achillesa. Nie wbiła długich kłów w łydkę. Nie czekała pod łóżkiem. W powietrzu nie czuł już gorzkiego, zgniłego zapachu. Tylko las. Sosna, świerk, grzyby i pleśnie. Nic więcej. Usiadł na łóżku, szybkim ruchem wcisnął stopy w klapki i wstał. Nogi mrowiły. Poczuł, że żyły pod kolanami są tak bardzo wrażliwe, tak odkryte, że miał ochotę na nowo usiąść. Powstrzymał się jednak i uczynił jeden krok, oddalając się od łóżka. Miał zamiar podejść do okna. Zamknąć się i wrócić do łóżka. Deszcz nasilał się. Grube jak przepiórcze jajka krople waliło podłogę. Wpadały przez okno popychane podmuchami wiatru. Nie słyszał już trzasków i zgrzytów i skrzypiących desek pod stopami. Było tylko łomotanie kropel o dach, szyby i podłogę w pokoju. Omiótł snopem światła każdy kąt pomieszczenia. Nie mógł się powstrzymać. Cienie zatańczyły, powiększały się i zmniejszały, gdy poruszał latarką, ale oczywiście nie zauważył zieziai. Mrowienie w stopach ustało. Jego oddech i serce zwolniły. Zaciśnięta na latarce dłoń rozluźniła się. Odetchnął. Podszedł do okna szybkim krokiem i chwycił za klamkę, żeby je zamknąć. Nie patrzył na rozszalałą zieleń za oknem. Podłoga była już całkowicie mokra. Stróżki wody rozlewały się na wszystkie strony, wpływając pod łóżka i stół. Pomyślał, że będzie musiał wytrzeć czymś te kałuże. Nie będzie mógł tak tego zostawić. I wtedy kątem oka dostrzegł zadry na framudze okna. Przyciągnęły wzrok jak magnes, a serce znowu skoczyło i biło jak oszalałe. Nachylił się nad czterema śladami w drewnie, cztery ślady, jak cztery palce. Zimne jak lód krople uderzały w ramiona, plecy i głowę, zalewając oczy, ale widział wyraźnie: farba była zdrapana, a fałk kształtne rysy. Głębokie na pół centymetra jakby coś weszło do środka. Jakby szło po dachu i wdrapało się, żeby dostać się do niego. Zatrzasnął okno i zamknął na klamkę. Odwrócił się i oparł się plecami o parapet. Wiedział, że tam za oknem na pewno jej nie ma, była gdzieś przed nim. Może pod którymś z łóżek, może w którejś z szaf. Wiedział, że tam jest, i ona też wiedziała, że jej szuka. Jakimś sposobem poznała, że wie o jej obecności. Może wyczuła strach w jego pocie spływającym razem z deszczówką z przemoczonych włosów. W nozdrzach Tomasza pojawił się jej gorzki zapach, wypełnił całkowicie płuca. Gardło zacisnęło się. Chciał krzyczeć. Może ktoś pomoże? Może usłyszał go te dziewczyny. Nawet nie wiedział, w jakim pokoju mieszkały, ale pamiętał, że wzięły czwórkę. Ale jakby zaczął krzyczeć ich imiona z całej siły, to może... Przerwał, bo z jego ust wydał się jedynie ochrypły szept, który został pożarty przez bębniący odachówki deszcz. Z nadgórnego łóżka obok drzwi wyłoniła się szponiasta łapa. I przejechała pazurem po drewnianej barierce. Pomyślał, że Zieziaja leżała tam cały czas. Blisko ściany i w cieniu. Gotowa na niego skoczyć, gdyby zbliżył się do drzwi. Gdyby chciał uciekać. A teraz zdecydowała się pokazać. Dłoń z wielkimi jak orzechy włoskie guzami. I nienaturalnie długimi palcami chwyciła krawędź łóżka zatrzeszczał rozdzierany materac potem zobaczył jej twarz żółte oczy lśniły a paszcza rozwierała się na całą szerokość kły po obu stronach czarnych warg ociekały czymś gęstym może śliną a może krwią mógł tylko obserwować jakie wydłużone ciało obciągnięte chropowatą zieloną skórą Przewiesza się przez barierkę i opada ze zgrzytem ostrych pazurów na podłogę. Było w tym ruchu wiele gracji, przerażającej sprawności drapieżnika, łaknącego pożywienia, bawiącego się z ofiarą. Wiele zwierząt tak robiło widział to nie raz. Kiedy mysz nie miała już szans na ucieczkę, kiedy była ranna i konająca. Koty odwracały wzrok, jakby traciły zainteresowanie posiłkiem a potem podrzucały ją pazurami i patrzyły jak spada, by wymusić ostatni ruch. Czy Zieziaja też chciała, by uciekał, krzyczał, walczył? Może tak, ale on nie potrafił. Nie mógł się nawet poruszyć. Tylko ręka z latarką przesunęła się powoli i snop światła celował wprost na garbiącego się, ociekającego wodą stwora. Zawsze sądził, że była kobietą, ale dotąd nigdy nie widział jej tak dokładnie, by się o tym przekonać. Na tułowiu dojrzał drobne piersi, obwisłe i z czarnymi jak węgle sutkami. Miednica była szeroka, a pośladki duże i silne. Pod skórą pulsowały fioletowe żyły. Miała przerażająco długie nogi, tak długie, że musiała je ugiąć, by nie dotknąć sufitu. Drżały jak uczającego się do skoku kota. Plecy zgarbione, a głowa przykrzywiona, jakby ją ciekawił. Ręce zgięte w łokciach, palce poruszały się lekko, szpony błyszczały w jasnym świetle. Część zielonych włosów przykleiła się do pleców, ale reszta wisiała, osłaniając klatkę piersiową, uda i kolana. Dotykały niemal podłogi. To z nich kapała gęsto woda. Jak deszcz. Ruszyła powoli w jego kierunku. Wyciągnęła dłoń i pazury zazgrzytały o deski mijanego łóżka. Chciałaby się bał. Kolejny krok i fala ciepłego, cuchnącego zgnilizną powietrza wypełniła płuca Tomasza. Zatrzymał oddech. Nie miał gdzie uciekać. Kolejny krok. Kolejne skrzypnięcie. Kolejny zgrzyt. Jej oczy świeciły w mroku, fioletowe żyły pulsowały, z włosów kapały krople. Wyciągnęła w jego stronę prawą rękę, pazury lśniły, ostre jak sztylety, zakrzywione jak szable. Usłyszał, jak mruczała, może czuła już na języku ciepło krew. Słyszała chrzęst rozrywanej tkanki i trzask łamanych kości. Krok skrzypnięcie, zgrzyt. Pazur dotknął jego szyi, a więc tak go zabije. Tomasz miał wrażenie, że serce mu zaraz pęknie. Strzęsącej się dłoni wypadła latarka. Uderzyła o podłogę z hukiem, zamknął oczy. Zieziaja zaczęła od szyi. Otworzył oczy i zobaczył ciemność. Usta miał otwarte. Spazmatycznie chwytał powietrze, ale oddech zwalniał. Zakaszlał. W gardle miał sucho, jakby wędrował przez trzy dni na pustyni. Przełknął ślinę. Przecisnęła się ledwo do przełyku. Serce uspokajało się, a ręce przestały drżeć. Za oknem padał deszcz. Wiatr wył między drzewami, a budynek trzeszczał, jakby miał się przewrócić. Ale w powietrzu nie czuł zgniewizny ani goryczy. Jedynie zatęchło woń pokoju, w którym zbyt dużo potu wsiąkło w koce i materace. Było mu gorąco. Śliskimi od potu dłońmi namacał latarkę obok łóżka. Włączył ją i błyskawicznie skierował snop światła w stronę okien. Wszystkie były zamknięte. To działo się we śnie. Koszmar. Kolejny koszmar. Ciało rozluźniło się. Odetchnął głęboko. Ale dlaczego się obudził? Usłyszał coś? Do pokoju, przez szparę w drzwiach nad podłogą wpełzło światło. Pomyślał, że ktoś przyszedł do schroniska nocą i dopiero teraz przyjdzie się położyć spać. Ucieszył się. Miałby pewność, że reszta nocy minie spokojnie. Drzwi skrzypnęły. Klamka opadła i do pokoju ktoś się wślizgnął. Tomasz zamknął oczy, żeby w źrenice nie żgnęło go jasne światło z korytarza. I tak to nie była zieziaja. Nie musiał już się bać. Ona by szła drapiąc pazurami i czułby jej zapach. A lekki podmuch przywiódł do niego jedynie woń słodkich, kobiecych perfum. Skądś je znał. Osoba zrobiła kilka kroków po podłodze i zbliżyła się do niego. Zdziwił się, bo ludzie wybierali z reguły łóżka daleko od sąsiadów a nie tuż obok. Wiedziałam, że nie zamkniesz pokoju. Odczytałeś ten znak. Usłyszał znajomy szept i otworzył oczy. Akurat zgasły światła w korytarzu. To była Alicja w luźnej koszuli nocnej. Nachylała się nad nim i oparła jedno kolano o jego łóżko. Gdy zbliżyła się, czuł oprócz jej słodkich perfum również zapach wina. Zamykasz, to nie chcesz, a jak zostawisz otwarte, to chcesz. Dlatego powiedziałeś, że nikogo nie ma co. Dlatego, żebym się zdecydowała? Zbliżyła jeszcze bardziej twarz. Niemal dotykała go ustami. Alicja. Z jego ust wydobył się ochrypły szept. Zbliżyła się jeszcze bardziej. Zrozumiał, że na jednym winie się nie skończyło. Dziewczyna była pijana. Coś opacznie zrozumiała. Może za dużo się do niej uśmiechał. Nie chciał tego, co mu oferowała, nie dlatego, że nie była atrakcyjna. Przyjechał tam po prostotę, a nie żeby jeszcze bardziej skomplikować sobie życie. Ale widział, że stąpa po cienkim lodzie. W takiej sytuacji jak ta jego spokój mógłby być zaburzony w sposób zupełnie niezawiniony. Jej afekt mógł szybko zamienić się w nienawiść. A od tego krótka droga do oskarżeń i kłamstw. Uniósł się na łokciach i odsunął lekko. Przepraszam cię, Alicja, ale jednak nie mogę. Szepnął. Bardzo mi się podobasz, ale nie chcę stracić żony i dzieci. Boję się. Boję się, że przez to moje małżeństwo się rozpadnie. Stracę dzieci. Boję się tego. To nawet była prawda, co mówił. Jej perfumy i młode ciało było nęcące. I przypominał sobie, że rzeczywiście patrzył na nią wiele razy podczas rozmowy. Potem usiadł obok i ich nogi tarły o siebie. Dotknął nawet jej dłoni, gdy oglądali wspólnie mapę. Ona zapytała o jego opaskę z muliny i wtedy dotknęła jego nadgarstka. Były momenty, jakby upewniała się co do jego intencji. Sprawdzała, czy nie cofnie kolana, czy nie zabierze dłoni, gdy dotykał jej przedramienia niby przypadkiem. I on nic nie zrobił, żeby ją wyprowadzić z błędu. Może chciał sprawdzić, czy nadal działa jego czar. Nie wiedział dokładnie, dlaczego to robił, bo na pewno nie chciał, żeby do niego przyszła w nocy. Chociaż panowała niemal kompletna ciemność, zauważył, że uśmiech na twarzy Alicji zniknął. Była dzielna i dumna, nie popłakała się. Głupio się czuję, szepnęła. Źle zrozumiałam, za dużo wypiłam. Odsunęła się od niego. Tomasz podwinął nogi, opuścił je na podłogę i usiadł obok niej. Ich ramiona zetknęły się. Fajnie się z tobą gadało, i gdyby nie to, że przysięgałem być wierny, to byśmy się przytulali teraz w łóżku. Jesteś bardzo atrakcyjna. Westchnęła i przez chwilę znowu miał wrażenie, że jej wizyta skończy się źle. Zamiast tego zachichotała. Niezłe, co? Za dużo wypiłam, a ty z tym przytulaniem... Niezłe, ja nie przyszłam się przytulać. Odprowadzę cię do pokoju. Zaproponował i wstał. W którym pokoju jesteście? Dziewczyny śpią? Chyba śpią. Nie budziłam ich przecież i nie mówiłam, że idę do ciebie. Znowu zachichotała Czekałam aż zasnął. I szkoda, że sama przy tym nie zasnęłam. Nic się nie stało, Alicja. Nic się przecież nie stało. Wiemy tylko ty i ja o twojej wizycie. Przyszłaś pożyczyć ode mnie cukier do kawy, z tego co pamiętam. Zachciał cię kawy w środku nocy. O, tu mam. Sięgnął do plecaka i wyjął dwa gramy cukru trzcinowego w jednorazowym opakowaniu. I położył jej na kolanach. Parsknęła śmiechem. Ja słodzę dwie torebki. O, to proszę, druga, już ląduje na twoich kolankach. Tomasz wstał i nałożył klapki. Na no to idziemy. Również wstała i dała się wziąć pod rękę. Cukier masz, ale kawę zapalysz dopiero jutro. Prowadź do pokoju. Kiedy obudził się o szóstej rano, czuł się zmęczony i do tego zziębnięty. Koszmar w nocy widocznie wyssał z niego wszystkie siły. Zawsze tak było. Kiedy śniła mu się zieziaja, to zawsze ledwo po tym chodził. Pomyślał, że powinien spać do dwunastej albo dłużej i wtedy być może by wypoczął. Przez chwilę rozważał taką możliwość, ale w końcu zdecydował, że plan to plan. A zmęczenie minie po godzinie marszu. Obiecał sobie, że wyśpi się następnej nocy. Pogoda miała być wtedy gorsza. Ubrał się szybko. Spakował do plecaka czekoladę, kabanosy oraz butelkę wody i zszedł z dwoma termosami na dół. Umył je i wypełnił wrzątkiem w kuchni turystycznej. Do jednego wsypał kawę rozpuszczalną, a do drugiego wrzucił dwie torebki z herbatą. Kiedy słodził napoje, przypomniał sobie historię z Alicją. Głupia sprawa. Ale może nie będzie na niego zła. Nie zrobił chyba nic złego. Może nie powinien tak się do niej wdzięczyć wieczorem. Ale trochę wypili i człowiek się wtedy nie kontroluje. Wracają stare zwyczaje. Zakręcił termosy i wyszedł ze schroniska. Powietrze było zimne, a wszystko wokół mokre. Nie padało jednak, a pomiędzy chmurami widział duże fragmenty niebieskiego nieba. Wiedział, że niedługo będzie mógł zdjąć softshell i czapkę, bo zrobi się cieplej. Miał lekkie opóźnienie, ale sądził, że zdąży zrobić swoją pętlę. Ruszył w dół doliny, w stronę wejścia na czarny szlak, od którego rozpoczynał wyprawę. Przez całą drogę czuł podekscytowanie, jakby spodziewał się nagrody, gdy wróci. Napięcie, które budowało się przez cały rok, nie odpuszczało i zwiększył tempo marszu, żeby się zmęczyć. To zawsze pomagało, żeby rozładować stres. Nie udawało się jednak. Pomyślał, że miał jeszcze kilka dni, żeby odpocząć i się rozluźnić, a to było przecież najlepsze miejsce, żeby to zrobić. Podszedł do Lady. Zamówił kotlet schabowy, grzane wino, ryż z jagodami i słodką śmietaną. Był piekielnie głodny, a zamówienia można było składać jeszcze ledwie dziesięć minut. Zdążył, ale ledwo. Usiadł za filarem, na którym wisiał jadłospis i niecierpliwie spoglądał na okienko, z którego wydawali posiłki. Miał numer 42, a ludzi oczekujących było jeszcze zaskakująco dużo. – Czterdzieści! – usłyszał przez mikrofon głos kobiety, przywołujący klienta. Czekała przez chwilę przy okienku. Kiedy nie zauważyła nikogo zbliżającego się, znowu nachyliła się nad mikrofonem. – Czterdzieści! – powtórzyła głośniej i z niecierpliwionym głosem, jakby karciła dziecko. Tomasz wyjął z plecaka termos z kawą i nalał resztki do kubka. Zostało jej tylko tyle, by ledwie przykryć dno. Wypił napój duszkiem, rozglądając się po ścianach restauracji. Były obite boazerią, na której zawieszono stare, czarno-białe fotografie narciarzy. Były też górskie krajobrazy. Szarko schylił się i zaczął rozsupływać sznurówki butów. Miał wrażenie, że stopy mu spuchły jak balony. Wyjął je z ulgą i położył na podłodze. Skarpety zostawiły na drewnie mokry ślad. Na szlaku spotkał tyle mokrego, głębokiego śniegu, że niemal całkowicie przemokły. Czasami nawet w nogi było mu tak zimno, że musiał przerywać marsz. Miał ochotę zdjąć skarpetki, ale obok jedli ludzie i zachował resztki przyzwoitości. Nagle, przez okna restauracji, zauważył Helenę. Skierowała się w jego stronę. Uśmiechnął się, ale dziewczyna miała poważną minę. Wręcz wojowniczą. — Alicja z tobą poszła? — zapytała bez żadnych wstępów. Stanęła nad nim opierając się obiema dłońmi o blat, trochę jak policjant przesłuchujący podejrzanego. Brakowało jej tylko dyndającej na piersi odznaki. — Jak to poszła? — odparł ze zdziwieniem. W jej głosie wyczuł, że coś się stało, i do tego coś bardzo niepokojącego. Przez chwilę wydawało mu się, że chodziło jej o to, czy poszła z nim wczoraj w nocy do łóżka. No, czy poszła rano w góry? Helena niecierpliwiła się i rozglądała, jakby cały czas jej szukała. Nie, sam poszedłem. O szóstej gdzieś. A co się stało? Nie ma jej. Rano, jak się obudziłyśmy, okazało się, że jej nie ma. Po prostu. Nie ma. Helena znowu zmarszczyła brwi. Jeszcze tamci nie wrócili. Może z nimi poszła? Mruknęła do siebie. Czterdzieści dwa! Tomasz drgnął, gdy kucharka ryknęła przez mikrofon. Poczekaj tu. Poprosił Helenę. Usiądź, to porozmawiamy. Poszedł w skarpetach odebrać posiłek, ale kiedy odwrócił się z tacą od okienka, Heleny już nie było poszła gdzie indziej pytać o los przyjaciółki. Tomasz usiadł przy stoliku. Apetyt mu nie minął. Szybko zaczął jeść, zastanawiając się jednocześnie nad sytuacją. Czy to możliwe, że zniknięcie Alicji miało coś wspólnego z jej wizytą u niego w nocy? Czy może poczuła się tak upokorzona, że nie miała ochoty pokazywać się koleżankom? Albo potrzebowała trochę spokoju dla siebie? Nie wyglądało na to. Pamiętał, że poprowadził ją korytarzem, i zapalały się po kolei światła uruchamiane przez fotokomórki. Nie spotkali nikogo po drodze. Szli potem powoli, po drewnianych, strzeszczących schodach. Stopnie przykryto czerwoną wykładziną, żeby nie było ślisko. Na ścianach wisiały małe obrazki z krajobrazami górskimi i etapami budowy schroniska. No i chyba ją odprowadził do drzwi. Nie, zostawił w korytarzu. Powiedziała, że sama sobie już poradzi i niech wraca do siebie. I wtedy ją widział po raz ostatni. Poczuł niepokój. Czy ona zrobiła coś głupiego? Serce zabiło mu mocniej. Czy on był winny? Rozmyślania jednak nie odebrały mu apetytu. Zjadł chrupiącego schabowego z gotowanymi ziemniakami i surówką z buraków z czosnkiem oraz białą kapustą. Smakował mu bardzo i to nie tylko dlatego, że był głodny. Potem wypił łyk grzanego wina, które akurat wystygło, i zabrał się do deseru. Przestano już wydawać posiłki, a kucharka wciąż krzyczała, by zmusić do przyjścia osobę do zamówienia numer 40. Placki ziemniaczane z oscypkiem i żurawiną. Na pewno były już zimne. Tomasz popatrzył na nie łakomym wzrokiem, kiedy był w połowie swojego ryżu posypanego jagodami. Kiedy skończył posiłek, zaniósł tacę z talerzem na stojak. Podniósł plecak i przeniósł się poza salę restauracyjną. Obsługa sprzątała już blaty i kładła krzesła na stoły. Usiadł na drewnianej ławie przed recepcją. Patrzył na kominiarski wierch. Zawsze żałował, że nie można na niego wejść. Wydawał mu się bardzo skalisty, a to była rzadkość w tatrach zachodnich. Nagle dosiadła się do niego Helena. Otrana jej nie ma, powiedziała marszcząc brwi. A Natalia a ona siedzi i nic nie jest w stanie zrobić. Nawet nikogo nie zapyta. Wstydzi się i płacze. Dlaczego płaczę? Przecież nic się nie stało. Helena zacisnęła zęby. Nie wiedział, czy wstrzymuje w ten sposób płacz, czy po prostu nie chce mu powiedzieć czegoś ostrego i nieprzyjemnego. Minęła długa chwila, zanim się odezwała. Alicja była w depresji. Albo może nie w depresji takiej klinicznej, bo pewnie jakby chorowała, to byśmy jej nie wyciągnęły w góry. Ale miała bardzo ciężkie przeżycia związane z rozstaniem z wieloletnim chłopakiem. Rzucił ją od tak, jak zużyty samochód, a ona planowała z nim przyszłość, małżeństwo, dzieci i takie tam. No i on, on nagle ją rzuca i nawet wyjeżdża za granicę do Irlandii, bez kontaktu i do tego z kimś. Okazało się, że ją zdradzał z koleżanką z pracy. Nie do tego brzydszą, obiektywnie mówiąc. Potrzebował chyba odmiany. Albo na więcej się godziła i na więcej mu pozwalała. Tomasz przełknął ślinę. Teraz już więcej rozumiał. Słuchaj, ja nie jestem głupia i te twoje oczka do niej nie uszły mojej uwagi. Nie mogę powiedzieć, że się do niej śliniłeś, ale dawałeś jej sygnały, a ona na nie reagowała pozytywnie. I dlatego muszę zapytać: Czy coś w nocy się stało? Jesteście dorośli i możecie robić, co chcecie, ale. Jej teraz nie ma i może to by w czymś pomogło. Nie. Skłamał. Nie widziałem jej. Dlaczego miałaby do mnie iść? Dlatego, że jej się podobałeś i z nią flirtowałeś. I jeszcze do tego wino. Mogło wiele rzeczy ułatwić. Jesteś fajnie wyglądającym facetem i dwa razy powiedziałeś, że jesteś sam w tej czternastce. Sorry, ale to tak, jakby się zapraszał. Nie zapraszałem, po prostu mówiłem, bo pierwszy raz tak się zdarzyło. Mówiłem jako ciekawostkę. Powiedział nie odwracając wzroku. Wydawało mu się, że dobrze kłamał. Zresztą nic nie miał na sumieniu. Ale nagle pojawiła mu się w głowie myśl, że skoro nie miał nic na sumieniu, to dlaczego się nie przyznał, że do niego przyszła? Przecież nic się nie stało i grzecznie odprowadził ją do pokoju. Nie, nie do pokoju, tylko do korytarza. Po co jednak miał zwracać na siebie uwagę? Lepiej było się trzymać od tej sprawy z daleka. Może, może sama poszła w góry? Zaproponował rozwiązanie. Może chciała odpocząć od was bez urazy, ale czasem, jak się chodzi ze znajomymi, to ma się ich serdecznie dość. To mało prawdopodobne, bo nie zabrała plecaka. To była jedna z tych osób, co najwięcej nosi w plecaku. Lubiła jeść batony na każdym postoju żadnego nie zabrała. Nawet wody. Ale jednak coś zabrała. Tak ubranie i buty oraz kurtkę, ale bez plecaka, bez niego by się nie ruszyła. Mówiłem ci przecież. Tomasz wyczuł, że Helena była bardzo zaniepokojona, wręcz wystraszona. Trochę jak matka poszukująca zaginionego dziecka. Może nie wzięła, bo się bała, że was obudzi i nie pozwolicie jej iść samej. Helena zawahała się. Tak początkowo myślałyśmy, ale za długo jej nie ma. Bez wody i jedzenia nie wytrzymałaby tak długo. Wodę i słodycze można kupić w automacie piętro niżej, przy kuchni turystycznej. Drogo, ale można tego nakupić spokojnie na cały dzień. No, jak się oczywiście ma monety. Helena znowu zacisnęła zęby. Może. Powiedziała cicho, ale bez przekonania. Może tak było, ale. — Raczej nie. — A pytałyście ludzi, co wracają? Czy jej gdzieś nie widzieli? — Mało ludzi chodzi. To na pewno by zapamiętali kogoś bez plecaka, po prostu z butelką wody w ręku. — Nie, nikt nie widział. Zastanawiam się, czy zawiadomić policję i zgłosić zaginięcie? Może topr? Helena zakryła twarz dłońmi. — Miałam złe przeczucia od początku. Coś mi wisiało w powietrzu i czasem mam intuicję do takich rzeczy — i wtedy odwróciła się do Tomasza i wbiła mu w twarz parę błyszczących, brązowych, badawczych oczu. Tak jakby jej intuicja wskazywała jej nie tylko kłamce, ale i winnego. A może leży w twoim pokoju, co? Zapytała cały czas szukając jego wzroku, żeby ocenić, czy mówi prawdę. Szarko nie uciekał przed jej oczami. Może ty poszedłeś, a ona tam została i czeka na ciebie. Zostawiłeś się je jedzenie i picie i tam sobie czyta książkę albo gapi się w smartfona, bo to akurat zabrała. A ja głupia się martwię. Wytrzymał jej wzrok, a potem westchnął i wypił do końca grzańca jednym haustem. Wiesz co, ja będę już do siebie szedł do pokoju. Jestem zmęczony, wiem, że jesteś zdenerwowana i szukasz winnych, ale to wiesz, trochę poniżej pasa. Możesz ze mną iść i wejść do pokoju. Zresztą mogłaś to zrobić, jak mnie nie było. Przecież wiesz, że można wziąć klucz z recepcji, i ci go da recepcjonistka. Nie dała, bo pamiętała, że tam tylko ty jesteś. Próbowałam. No dobra, no to chodź. Proszę bardzo, rozejrzysz się. Zobaczysz, czy nie ma jej w szafach i pozwolisz mi się wykąpać i iść spać. Chciałem pomóc, ale jak ty tutaj szukasz winnego, a nie pomocy, to ja dziękuję za takie coś. Schylił się i zasznurował dokładnie buty, żeby się nie przewrócić na schodach. Helena milczała i obserwowała jego ruchy. Ufała intuicji. Wiedziała, że coś wie. Wstał od stołu i zarzucił plecak na ramiona. No, no to proszę za mną. Powiedział, a ona ruszyła za nim bez słowa. Wziął klucz z recepcji i weszli po schodach na trzecie piętro. Nie odezwała się aż do jego drzwi i trzymała dystans, jakby bała się, że zaatakuje. Otworzył pokój i puścił ją przodem. Proszę, sprawdź wszystko, Sherlocku. Mruknął złośliwie. Sprawdź pod każdym łóżkiem. I nagle, gdy to powiedział, przypomniał mu się koszmar o Zieziai. Poczuł na ciele zimny pot. Ręka zaczęła drżeć. Pomyślał, że to ze strachu przed następną samotną nocą. Wszedł za Heleną i usiadł na łóżku. Poczuł się słabo, kręciło mu się w głowie. Dziewczyna nie została zbita z tropu przez jego złośliwe uwagi. Sprawdziła każde łóżko i każdą szafę. Poszukiwania nie trwały długo. W pokoju nie było wielu kryjówek. Kiedy skończyła, odwróciła się do niego. Słuchaj, powiedział. Są przecież inne pokoje i mogą być otwarte. Klucze mogą być w recepcji. Może jest w którymś? Sprawdzałaś? Nie, nie sprawdzałam. Wyraz twarzy Heleny się zmienił. Pojawiła się na niej nadzieja i niecierpliwość. Nie przeprosiła jednak Tomasza za swoje teorie tylko po prostu wyszła z pokoju. Słuchał jej kroków na korytarzu. A potem skrzypienia stopni, gdy schodziła po schodach. Szarko siedział na łóżku, dochodząc powoli do siebie. Po co się pakował w te kabałę? Po co się dosiadał do tamtych dziewczyn? Żałował tego. Teraz na pewno, jak przyjedzie policja, to tamta powie o tych swoich podejrzeniach. Pokręcił głową i westchnął. Ale dlaczego sądził, że pojawi się policja? Dlaczego niby nie miał nadziei, że Alicja się odnajdzie? Nie wiedział. Tak po prostu czuł. Jej już nie będzie. Ona jest stracona. Postanowił się jednak nie zajmować więcej tą sprawą. To przecież tylko dziewczyna, z którą zamienił parę słów. Cieszył się, że nie zdradził z nią żony. Teraz byłyby z tego kłopoty. Ale z drugiej strony. Może wtedy by nie zaginęła. Może to jedna z tych sytuacji, kiedy małe zło zapobiegłoby dużemu złu. Trudno powiedzieć, co by się stało. Poszedł do łazienki pod prysznic. Umył zęby i wrócił do pokoju tylko w bokserkach i podkoszulku. Z ulgą dostrzegł współlokatora. Był to ogolony na łyso chłopak z tatuażami na przedramionach zajął łóżko w najdalszym kącie pokoju. Potem doszła starsza kobieta, wybrała sobie łóżko obok drzwi. Tomasz położył się i życzył wszystkim dobrej nocy. Cieszył się, że miał towarzystwo. Miał nadzieję, że dzięki temu wyśpi się i nie będą go męczyć koszmary. Następnego ranka obudził się o szóstej bez żadnego problemu. Chociaż w nogach miał z poprzedniego dnia ponad 25 pięć kilometrów i kilka szczytów, to jednak spał prawie dziewięć godzin. Zregenerował się całkowicie. Nie miał też ochoty napotkać w schronisku Natalii, albo tym bardziej Heleny. One nigdy nie wyruszały przed śniadaniem. Z oferty śniadaniowej schroniska, na którą składały się jajecznica na słoninie lub na maśle, parówki mediolanki, kiełbasa na gorąco lub kanapki, wybierały zawsze te ostatnie, smarowały je dżemem i twaroszkiem. Tomasz nigdy nie jadł śniadania, robił się głodny dopiero około południa i właśnie na tę okazję miał kabanosy i gorzką czekoladę. W zanadrzu miał również papierosy. Zwykle nie palił, ale stosował je do dwóch rzeczy: powstrzymania głodu i wymuszenia stolca. Poza tym, nie miały dla niego żadnych walorów. Traktował je trochę jak niesmaczne lekarstwo lekarstwo, które, jak większość lekarstw, na coś pomagało i na coś szkodziło. Ruszył szlakiem na grzesia. Nie wiedział do końca dlaczego, bo przecież zielony szlak do przełęczy przed wołowcem był szybszy. Wolał jednak iść trochę dłużej granią przez rakoń, niż wspinać się przez las, a potem po śniegu. Tego dnia miał zrobić trasę na słowacką stronę do płaczliwego rochacza, a może nawet nieco dalej. Lubił te szczyty. Były strome, kamieniste, i przypominały nieco charakterystyką Tatry Wysokie. Miał nadzieję, że ta sprawa z Alicją jego nie dotknie. Cały rok czekał na wyprawę w góry i teraz wszystko mogłoby zostać zepsute. Mógł się nie rozluźnić. Nie rozładować napięcia. I cały następny rok byłby straszny. Ciągłe koszmary i nieprzespane noce. Rodzina też by na tym cierpiała. Poczuł na plecach dreszcz. Nie mógł do tego dopuścić. Uszedł zaledwie około dwustu metrów, kiedy zauważył coś czerwonego w błocie, lśniło w słońcu metalicznie. Nie był tym specjalnie zainteresowany. Myślał, że to jakiś papierek lub kawałek metalu, ale jednak przyciągnął jego wzrok. Po lewej szumiał strumień, zasilony topniejącym śniegiem. To nie był lśniący papier po batonie. Tylko paznokieć, a dokładniej mówiąc, doklejony do paznokcia tips, poczuł, że zaczyna mu się robić gorąco. Poznał go. Gdyby tylko był czerwony, to mógłby go zignorować i udawać, że to nic nie znaczy. Ale gdy starł z niego błoto, zobaczył wyraźnie biały kwiatek. Takie tipsy miała Alicja w dniu, gdy ją poznał. Rozejrzał się wokół. Dlaczego tam leżał? Znalazł rozwiązanie po kilkunastu sekundach. Nieco wyżej, obok strumienia, z ziemi wystawały dwa pięki do wysokości bioder. Musiała zaczepić o jeden z nich dłonią. Mógłby się oszukiwać, że zrobiła to poprzedniego dnia, a nie w nocy, bo dziewczyny schodziły tędy z grzesia. Nie miał przecież pewności, że miała wszystkie tipsy wtedy wieczorem, gdy rozmawiali. Pamiętał, że były dokładnie takie, czerwone, z białym kwiatem po środku. Ale czy wszystkie? Nie mógł za to ręczyć. Chciał iść dalej, ale zauważył ślady w błocie. Dojrzał je zaraz między pieńkami, a także za płytkim strumieniem. Potem niknęły w ciemnym lesie. Nie zobaczył tam żadnej ścieżki, żadnych wskazówek, że to było popularne miejsce do załatwiania potrzeb fizjologicznych. Zresztą znajdowało się zbyt blisko schroniska, żeby opłacało się tak trudzić i do tego przechodzić przez strumień. W kilku miejscach był głęboki i na pewno jego przekroczenie groziło nieprzyjemnym upadkiem. Dlaczego tam poszła? Ale to były niewątpliwie ślady butów. A paprocie po drugiej stronie strumienia zostały zadeptane. Musiała tędy pójść. Tylko po jaką cholerę siedziała tam cały dzień. A może. wróciła na noc? Może odnaleziono ją? Przecież też tak mogło być. Po prostu nikt do niego nie przyszedł i nie poinformował o tym, bo niby dlaczego Helena miała to robić. Może nie ma czego się obawiać. Może powinien to zignorować? Ale nie mógł, po prostu nie mógł. Wyjął telefon komórkowy i nawet nie był zdziwiony. Spodziewał się tego. Nie było zasięgu, oczywiście, że nie było zasięgu. Musiał tam iść. Alicja mogła się poślizgnąć i stracić przytomność. Może uderzyła głową o kamień, jest wychłodzona. I ten czas, który straciłby na powrót do schroniska, zaważyłby na jej zdrowiu, a nawet życiu. Postanowił, że pójdzie trochę w las. Przecież dziewczyna, która chciała się ukryć i pobyć w samotności, nie odchodziłaby na kilometry. Schowałaby się na kilkadziesiąt metrów, co najwyżej sto, tyle tylko, by nie być widoczną na szlaku. Na pewno znalazła sobie jakąś wygodną kłodę i tam sobie cichutko chlipała nad swoim losem. Tak właśnie myślał, mijając pniaki, na którym złamała Tipsa, i ostrożnie pokonał strumień, potem zagłębił się pomiędzy paprocie. Przez kilka metrów jej ślady były aż nadto widoczne, naprawdę głębokie. Jakby niosła coś ciężkiego, pomyślał, że grunt był tam po prostu wilgotny, zdarła nawet w kilku miejscach mech. I złamała kilka sterczących suchych gałęzi, wyrastających gęsto z pni. Runo pokryte było igliwiem, korą, a w niektórych miejscach paprociami i trawą. Szedł ostrożnie, starając się nie stawiać stóp na śliskich korzeniach drzew. Mijał zaskakująco dużo wykrotów. Stracił jednak całkowicie wszelkie tropy z oczu. Las zrobił się rzadszy i nie mógł znaleźć już świeżo odłamanych gałęzi, które dotąd wskazywały mu drogę. Zatrzymał się i rozejrzał, ciągle trzymając w dłoni czerwony tips. Kilkanaście sekund intensywnie się w niego wpatrywał, jakby ten mógł mu powiedzieć, gdzie jest jego właścicielka. I nagle poczuł, że serce i oddech zaczynają przyspieszać. Po plecach przeszedł dreszcz. I nie był spowodowany zimnym wiatrem. Ani tym, że jeden z butów już nieco przemógł. Obrócił się, bo w powietrzu poczuł gorzki zapach. A między drzewami dostrzegł szare mury schroniska. Były oddalone o od dwieście, może trzysta metrów. Trudno mu było ocenić odległość, ale widział wyraźnie okna swojego pokoju na końcu budynku. W jego koszmarze, dokładnie w miejscu, gdzie teraz stał, wisiała Zieziaja. Wtedy, gdy widział ją przez okno. Zaczął chwytać powietrze, jak topielec. Koniec tego. Szepnął spieszchniętymi wargami. W ustach poczuł słony pot. Pierdolę to, po co ja się pakuję w tę historię? Nawet jak leży tam martwa, albo nieprzytomna i zmarznięta, to po co się pakuję? Po prostu zejdę do schroniska. Zejdę normalnie szlakiem i poinformuję. A no może się okaże, że ona się znalazła, lub sama zeszła ze swojej kryjówki i będę się z tego wszystkiego śmiał. A Helena przyjdzie mnie przeprosić, i jeszcze razem ruszymy na rohacze, lub napijemy się jeszcze raz grzańca i będziemy się śmiać. Może tak będzie. Tak musi być. Ale wiedział, że tak nie będzie. Odwrócił się i próbował tą samą drogą wrócić na szlak. Ale po kilku krokach zatrzymał się. Zimny dreszcz przeszedł mu po plecach, jakby ktoś wrzucił mu za kołnierz kostkę lodu. Zemdliło go. Poczuł taką gorycz, jakby zieziaja była tuż obok. Pomyślał, że wisi gdzieś nad nim, wczepiona w gałęzie, głową w dół. Pazury gotowe, by wbić się w jego brzuch. Kły wycelowane w czaszkę. I włosy. To włosy, zieziai wydzielały ten gorzki zapach. Zwisały jak gałęzie i były pewnie tuż nad nim. Ale on obawiał się spojrzeć w górę. Stał sparaliżowany, nie wiedząc co zrobić. Ona przecież nie mogła istnieć. A może istniała? Może to ona zabiła Dorotę? Tak, to ona. Widział krew. Zmiażdżoną głowę i jak klęczy nad ciałem. Potwór istniał. Żył tutaj. Zieziaja istniała. Nad głową zazgrzytało coś złowieszczo. Na kurtkę spadła kropla. Cofnął się o krok. Poczuł się bezpieczniej. Gorzka woń w powietrzu zelżała. Jeszcze jeden krok do tyłu i poczuł sosny. Mniej goryczy. Serce zwolniło. Oddalał się od niej. Może spała. Zrobił jeszcze trzy ostrożne kroki i ruszył szybko pod górę, oddalając się od schroniska. Powietrze straciło swój gorzki zapach. Stało się świeże. Przestał szczękać zębami, a kilka razy kark liznęło mu ciepłe słońce. Planował, że po prostu dojdzie do szlaku nieco dalej i wyżej. Pójdzie prosto, a potem skręcając w prawo, na pewno go przetnie. Wtedy przyspieszy i wyjdzie z lasu. Czuł, że zieziaja nie lubiła otwartych przestrzeni. Gdy tylko dojdzie do kosodrzewiny, to będzie bezpieczny. Nie będzie go tam goniła. Na pewno nie. Omijał wykroty i wspinał się wyżej. Szybko jednak słabł. Teren okazał się trudny. Nogi ślizgały się, a palce zgrabiały od chwytania zimnych jak ręce topielca gałęzi i korzeni. Czasem musiał zawracać, gdy drogę tarasowała mu niemal pionowa, porośnięta śliskim mchem ściana. Nie wiedział nawet, że w tym miejscu było tak mało gleby. Czasem napotykał skalne płyty wielkości kilku metrów kwadratowych. Popękane, porośnięte bladymi porostami i czarnym grzybem. Bał się stawać na tej śliskiej skale. Wolał już czepiać się zwalonych pni i brnąć przez gęstwinę. I nagle, niemal przed twarzą, zobaczył fragment swetra Alicji. Nie mógł się mylić. To było jej ubranie. Oderwany kawałek z dwoma żółtymi guzikami. Wisiał na suchym konarze drzewa. Zastanawiał się, jak mocno musiała szarpnąć, żeby się oderwał w ten sposób. Musiała albo spadać, albo biec. Popatrzył na skrawek materiału z otwartymi ustami. Dyszał ze zmęczenia. Po czole spływał mu pot. A więc tu była. Gdzieś blisko. Wiedział to na pewno. Biegła pod górę tak jak on. Uciekała przed zieziają. To była jedyna możliwość. Pewnie chciała chwili samotności. Chciała przemyśleć swoje sprawy bez przyjaciółek. A potem zobaczyła ją. Nie dziwił się, że Alicja uciekała. Poczuł mrowienie na karku. Zieziaja była tuż za nim. Patrzyła na jego plecy. Usłyszał zgrzyt, i pazurami kory, ale nie mógł się odwrócić. Powietrze zgęstniało, i znowu w ustach i gardle rozlała się gorycz. Ruszył do przodu najszybciej jak umiał. Stopy ślizgały się na skałach i korzeniach. Przez chwilę pomyślał, żeby zrzucić plecak, ale przecież miał tam tylko dwa termosy: kurtkę, folię, trochę jedzenia, raki i czekan. To nie ważyło dużo, a mogło się przydać. Czekan mógł stać się bronią. Wyjął go wprawnym ruchem i rozłożył. Przez chwilę szedł sprawniej, bo wbijał narzędzie w pnie drzew i twardy śnieg. Gałęzie nad głową trzeszczały, ale nie od wiatru. Zieziaja nie poruszała się po ziemi. Chwytała się pni i szła po koronach drzew. Przeskakiwała z jednego na drugie. Na dół sypały się połamane gałęzie i zerwane przez szpony kawałki kory. Mogła w każdej chwili skoczyć na niego i przygwoździć do ziemi. Cały czas czuł na plecach jej wzrok i nagle wybiegł na polanę, a raczej plac pniaków, gdzie wycięto połamane przez halny drzewa. Minął go szybko i zyskał czas, a Zieziaja musiała zeskoczyć na ziemię. Miał nadzieję, że dzięki temu uda mu się uciec. Wtedy zobaczył wejście do jaskini. Mieściło się pod wykrotem i można jej było tylko zobaczyć z miejsca, gdzie stał. Po bokach wejście osłaniały gęste krzewy i drzewa. Nie wahał się. W takiej jaskini mógł się uratować. Może nawet nie zauważy, że się tam skrył. I tam mogła zaatakować tylko z jednej strony. I nie z góry. A on miał czekan. Będzie się bronił. I może ten koszmar w końcu się skończy. Szanse nie były równe, ale większe niż na otwartym terenie. Tak mu się wydawało. Wszedł do jaskini i skręcił w boczny korytarz. Pod nogami chlupała woda. Nie bał się ciemności i szedł szybko, wyciągając przed siebie ręce. Nogi ślizgały mu się po kamieniach i kilka razy upadł boleśnie na kolana. Pokonał stopień i wszedł w kolejny korytarz. Tam dno było już suche. Dopiero wtedy zapalił latarkę i powiódł snopem światła po ścianach wokół. Korytarz ciągnął się jeszcze co najmniej 10 metrów i rozszerzał się. Wyłączył latarkę i kucnął. Nasłuchiwał. Próbował oddychać cicho, ale zmęczone mięśnie domagały się tlenu. Ściskał w ręku czekan. A w drugim latarkę czołówkę. Zastanawiał się, czy weszła za nim, czy nie. Nic nie słyszał. Tylko własne, walące w piersi serce, krople wpadające do wody, i szum wiatru. Kamienie powinny przecież zgrzytać pod jej stopami. Powinien słyszeć plusk wody, gdyby stawiała w niej łapy. A nic nie słyszał. Czekał co najmniej pięć minut i powoli uspokajał się. Może nawet nie wiedziała, gdzie go szukać. Najpewniej nie zauważyła jaskini. Z wysokości kilku metrów mogła jej nie dostrzec. Wejście zasłaniało powalone drzewo. Zastanawiał się, co robić. Musiał odczekać jeszcze trochę to pewne. Ale czy w tym miejscu było bezpiecznie? Czuł się odsłonięty, bo znajdował się zbyt blisko wyjścia. Wolał schować się głębiej i dla pewności poczekać kilka godzin. Tyle wytrzyma w tym zimnie. Miał dodatkową kurtkę, rękawiczki i czapkę. Posiadał nawet na wszelki wypadek pelerynę z folii, na której mógł usiąść. To jednak w głębi jaskini. Musiał poczekać głębiej. Tutaj był za blisko lasu. Założył czołówkę na głowę i zmienił rodzaj światła na czerwony. Zdecydował się na czerwień, a nie ostrą biel, chociaż sądził, że za kilka metrów, po kolejnym zakręcie, nie będzie to już miało żadnego znaczenia. Szedł coraz wyżej i znowu pojawiła się woda. Ciekła ze ściany i tworzyła strumień, który znikał w pęknięciach podłogi, by kilka metrów dalej ponownie wypłynąć ze skały. Nagle Tomasz zatrzymał się. Na kamieniu leżało coś czarnego. Zamarł. Zamienił czerwone światło w czołówce na białe i po kilku sekundach stwierdził, że widzi spodnie turystyczne. Nogawki zwisały z obu stron głazu, a obok, w kałuży wody, leżał zwitek ubrań ubrudzonych w skalnym pyle. I ciemnofioletowych porostach. Nie mógł rozpoznać, jakie to ubrania, ale wydawało mu się, że to mogły być ubrania Alicji. Tomasz rozważał, czy się nie cofnąć, ale po chwili wahania ruszył dalej korytarzem i po kilku metrach wszedł do niewielkiej owalnej komnaty. Ciało zobaczył po kilku pierwszych krokach. Zaschło mu w ustach i zatrzymał się. Dziewczyna leżała naga i skulona, kości brązowe, w niektórych miejscach poczerniałe i obrośnięte czymś szarym. Nie czuł żadnego odoru zepsucia. W jaskini pachniało ziemią i grzybem, niczym więcej. Nie chciał oglądać ciała z bliska. Wystarczyło mu to, że to nie była Alicja. Dojrzał jedynie, że czaszka nieboszczki była groteskowo spłaszczona. Wręcz nic nie zostało z kości twarzy. Tak jakby Zieziaja uderzała w twarzo czaszkę kamieniem, tak długo, aż zmiażdżyła wszystkie kości. Tkanki miękkie zostały rozłożone przez bakterie, lub zjadły je jakieś zwierzęta. I wtedy zrozumiał. Że nie uciekł jeziari, to była jej jama, tutaj żyła i przyciągała swoje ofiary. Odwrócił się i zaświecił do korytarza za sobą. Dostrzegł ruch. To tylko światło latarki zalśniło na wilgotnej skale, czy to jej pazury i wężowate włosy. Chciałaby wszedł głębiej? Chyba tak. Była sprytna. Zacisnął mocno dłoń, na rękojeści czekana. Postanowił, że nie podda się bez walki. Może uda mu się ją zranić, chociaż tyle. Nie mógł całe życie się bać, ale teraz lepiej uciekać. Może jeszcze się uda. Jego koszmar był rzeczywistością. Chciał o nim zapomnieć i mu się udało. Ale Zieziaja istniała. Pokręcił ze złością głową. Nie miał czasu o tym myśleć. Przesunął światłem latarki po ścianach, starając się natrafić na jakiś tunel. Musiał wracać inną drogą, na pewno nie tą, którą przyszedł. Miał wrażenie, że Zieziaja idzie za nim krok w krok. Gdyby tylko wyszedł z jaskini, to mógłby wrócić na szlak. Nie było daleko. Będzie biegł sprintem, to znajdzie się na nim w pięć minut. Może mniej. Nagle serce zabiło mu mocniej. Zauważył ciasne wejście do tunelu. Będzie musiał iść na kolanach, ale trudno. Może nawet lepiej. Obrócił się w stronę korytarza, którym przyszedł, żeby się upewnić, czy potwór jest tuż za nim. Ale nie. Zieziai nie było. Potem podszedł powoli do wejścia tunelu, którym chciał uciec. Uważał, żeby się nie potknąć ani nie potrącić luźno leżących kamieni. Próbował nie patrzeć w stronę ciała dziewczyny, ale coś go tam przyciągnęło. Pozostał z niej jedynie tułów, zmiażdżona głowa, podkurczona noga i ramię. Jedna z kości leżała oderwana dwa metry dalej. Stara poczerniała kość udowa nie była całkowicie odarta z tkanek miękkich. Część mięśni i ścięgien zakonserwowało się w dziwaczny sposób. Tworzyły rodzaj guzów, oplecionych pajęczyną pleśni. Staw kolanowy stał się wielką szarą gulą, prawie tak wielką, jaka blokowała Tomaszowi przełyk. Przez chwilę miał nadzieję, że to jeden z jego koszmarów, były przecież tak realne. Może śni teraz w schronisku. Kot zsunął mu się z nóg, a któryś ze współlokatorów w pokoju 301 otworzył okno i dlatego tak zimno było mu w stopy. Może gdy zacznie krzyczeć tutaj w jaskini, to będzie krzyczał i tam, w prawdziwym życiu. I może ktoś się zlituje i go obudzi. Może ktoś rozpozna koszmar, on zawsze budził żonę, gdy śniła swoje koszmary. Mruczała wtedy i pojękiwała przez sen. W świecie koszmaru to był jednak krzyk z całych sił. Tomasz otworzył usta, ale nie wydobył się z nich żaden dźwięk. Bał się, i nawet nie chodziło o zawiązane na supeł gardło. Zieziaja przecież mogła na niego skoczyć. Może nienawidziła krzyku. Dlaczego nie zabiła go wcześniej? Mogła przecież, była blisko. I dlaczego poruszała się w świecie koszmaru i rzeczywistości? Czy potrafiła być tam i tu, w dwóch wymiarach? Szarko zmusił do ruchu zesztywniałe nogi. Dłonie były zgrabiałe, mimo rękawiczek, ale jednocześnie czuł na plecach pot. Musiał iść i wpełznąć w korytarz. Ostrożnie ominął wciśniętą między luźne mokre głazy kość. Opadł na kolana i zaczął iść na czworakach, lekko wznoszącym się tunelem. Nie wiedział, że w tym masywie również są jaskinie. Ale właśnie, dlaczego miało nie być? Mało łączniak też był niepozorny jak Grześ, a przecież znajdowała się tam wielka śnieżna. O tych jaskiniach nikt nie wspomina, bo i po co? Ludzie zbaczaliby ze szlaku i zadeptywali las. Korytarz wił się przez piętnaście metrów, ale początkowo wysoki strop stopniowo obniżał się. Był coraz niżej i niżej. W końcu tak nisko, że Tomasz musiał zdjąć plecak i pchać go przed sobą. Potem jeszcze jeden zakręt. Woda kapała z sufitu i zmoczyła kurtkę mężczyzny. Dostrzegł jednak, że korytarz w końcu wychodzi na następną komnatę. Poczuł też na twarzy chłodny podmuch, tak jakby wyjście było już blisko. Nie miał wątpliwości, że z jaskini można było wyjść kilkoma korytarzami, bo nie było w niej duszno, a ciężki zapach ziemi i pleśni nie dominował. Musiał być przewiew. Z ulgą wypchnął plecak cały umazany w szarym skalnym pyle, który lepił się do wszystkiego jak plastelina. Spojrzał za siebie na wąską szczelinę, którą wszedł do komnaty, i pomyślał, że Zieziaja też będzie musiała się przez nią przecisnąć. Mógł się na nią zaczaić i zaatakować. Ścisnął w ręku czekan i popatrzył na wilgotną skałę. Zieziaja była zwinna i na pewno smuklejsza niż on, ale szczelina zwężała się na tyle, że musiała pełznąć. Gdyby stanął tuż nad nią, to mógłby uderzyć z całej siły czekanem, albo znaleźć głaz i zmiażdżyć głowę potwora. Poczuł, że szybciej oddycha. Serce zaczęło mu kołatać się w piersi. Pierwszy raz nie ze strachu, ale ekscytacji. Będzie mógł ją pokonać. To była jego szansa. Skończy z tym wszystkim raz na zawsze. Rozejrzał się po komnacie. Miała bardzo wysoki strop. Woda kapała ze skał wielkimi kroplami. Uderzały w kałuże z głośnym pluskiem. Widział też dziesiątki cienkich strumieni, wnikających w popękaną skalną podłogę. Ginących między głazami i kamieniami, szukał jakiegoś poczerniałego ciała, zwiniętych ubrań i kości, ale nic takiego nie znalazł. Jeziaja tutaj nikogo nie zabiła, a jeżeli zabiła, to ukryła lub wyniosła stamtąd ciało. Tomasz próbował uspokoić oddech i opanować drżenie rąk, ale nie potrafił. Mięśnie rozgrzane poprzednim wysiłkiem. Najpierw biegiem, a potem wędrówką przez jaskinie. Stygły szybko. Był mokry od potu i kapiącej wody. Spodnie przykleiły się do nóg. Rękawy kurtki uciskały przed ramiona. Nie minęło kilka minut, a zaczął dygotać na całym ciele. A wzdłuż kręgosłupa, od lędźwi aż do karku, przebiegały gwałtowne, nieprzyjemne dreszcze. Od których prostował się, jakby go ktoś raził prądem. Przełożył czekan z prawej ręki do lewej. Prawa dłoń bolała od kurczowego zaciskania palców. Rozprostował paliczki z wysiłkiem. Czuł, że stawy, pozbawione mazi, chrzęściły, jak popsute łożyska. Wciągnął nosem głęboko powietrze i przełknął z wysiłkiem ślinę. Wyczuwał gorycz. Zbliżała się. A może nie? Miał wrażenie, że kiedy czołgał się tunelem, to podmuchy powietrza uderzały mu w twarz, a więc tym razem nie ostrzeże go jej zapach. Jak mógł czuć więc gorycz? Przecież to oznaczało, że była gdzieś za nim lub nad nim. Ta myśl spowodowała, że spojrzał na strop. Komin nad komnatą był długi. Co najmniej kilkanaście metrów, a potem skręcał. Mógł gdzieś prowadzić, a na pewno z łatwością się wspinała. Miała smukłe ciało i długie kończyny, jak odnurza pająka. I jeszcze pazury, zdolne się wczepić w każdą szczelinę skalną. Idealny drapieżca. A więc mogła spaść mu na plecy, kiedy on będzie patrzył na wejście do komnaty. Ściskając w ręku czekan, przesunął snopem światła latarki po skalnych ścianach, dojrzał kilka wnęk i mogły one być początkiem korytarzy, potencjalnymi drogami ucieczki, ale równie dobrze mogło się okazać, że są ślepymi załukami. Wrócił strach i zniknęła gdzieś ekscytacja. Już nie był panem sytuacji. Przebywał w jej domu, wtargnął na jej teren. To ona miała tutaj przewagę. Poczuł, że dygocze. Znowu przełożył czekan do prawej dłoni. Prawa ręka była szybsza i silniejsza, ale czy dostatecznie szybka? A nawet jeśli zieziaja, pełznie tunelem, to przecież wyczuje pułapkę. Musi mieć jakieś zmysły. Usłyszy jego przyspieszony oddech. Może wyczuje powietrze ogrzewane przez jego umęczone ciało. Może pot, który spływał z jego twarzy i nóg, rozcieńczany przez kapiącą ze stropu wodę. Taki drapieżnik jak ona musiał czuć go w tym tunelu. Musiała wiedzieć, że tamtędy szedł i że czeka na nią z bronią. Tomasz popatrzył na czekan i nagle zwątpił, czy zdoła ją nim zabić. Czy czekan wystarczy? Spojrzał na duży kamień, leżący na wyciągnięcie ręki. Był wielkości piłki do koszykówki, może nieco większy. Nad wyjściem z tunelu, na wysokości piersi, wystawała półka skalna. Wydawało mu się, że mógłby tam umieścić kamień. Wtedy, oprócz czekana, miałby również do obrony kilkanaście, może kilkadziesiąt kilogramów miażdżącej siły. Mógł przygwoździć jej łapę do skały, a potem dokończyć wszystko czekanem. Uderzać tak długo, aż oderwiesz poniastą dłoń. I ta dłoń byłaby dowodem, że stwór istnieje i że więzi Alicję. Wtedy nie będą mogli go zignorować, powiedzieć, że jest szaleńcem i że Zieziaja żyje jedynie w jego głowie. Musiał tak zrobić. Zrani ją tak, że nie będzie chciała już polować. A jedynie ukryje się gdzieś, byli lizać rany. Miała już przecież ofiarę. Miała zapewniony posiłek. A jak dostarczy dowody istnienia Zięziai, to przyjdą do jaskini z bronią i zabiją ją. A on będzie już od niej wolny do końca życia. Roześmiał się, a raczej zachichotał nienaturalnie wysokim głosem. Szaleństwo! powiedział, szczękając zębami. Tak się nie stanie. Ona jest zbyt silna. Było mu coraz zimniej. Miał wrażenie, że nie czuje palców u nóg. Nie mógł opanować dygotania całego ciała. Wiedział, że czas działa na jej korzyść. Znała teren. Miała czas. On był na straconej pozycji. Czekał w milczeniu jeszcze kilka minut. I nagle zmienił zdanie. Schylił się i zaczął wrzucać do tunelu kamienie. Jeden po drugim. Wielkości zaciśniętej pięści, ale również piłki futbolowej. Potem zaczął zagarniać stopą mniejsze skały razem z mulistym pyłem. Postanowił, że zablokuje tunel tak, by Zieziaja nie mogła się przecisnąć. Dzięki temu będzie miał bezpieczne plecy. Jeżeli tam była, to zyska czas. A jeżeli nie, to straci jedynie trochę siły. Pomyślał jednak, że warto. Po kilku minutach pracy poświecił do wnętrza tunelu i z satysfakcją stwierdził, że kamienie utworzyły trudną do sforsowania hałdę. Na końcu wepchnął do korytarza głaz wielkości piłki do koszykówki i wcisnął pod niego kilka mniejszych kamieni, by działały jak klin. Kiedy skończył pracę, był nieco zdyszany. Rozgrzał się też trochę. Zaczął działać i odzyskał inicjatywę. Jakość część inicjatywy. Postanowił, że będzie walczył jedynie w ostateczności. Tylko jak nie będzie miał wyjścia. Priorytetem była ucieczka. Popatrzył na strop, żeby się upewnić, że potwór nie czai się gdzieś tam między półkami skalnymi i czarnymi, zaklinowanymi o skały głazami, które zdawały się cały czas grozić, że spadną. Gdy sobie wyobraził, jak tony skały miażdżą mu kości, zędliło go. Ale z drugiej strony, wszystko by się skończyło bezboleśnie. To lepsze niż rozerwanie przez szpony zieziai. Zarzucił plecak na ramiona i zaczął badać ściany komnaty. Większość skalnych wnęk, które uważał za potencjalne drogi ucieczki, okazała się płytkimi zagłębieniami. Ale znalazł trzy, które były obiecujące. Stał przez chwilę przed każdą, by się zorientować, czy z którejś nie poczuje podmuchu. I od jednej poczuł. Tam było wyjście. Ruszył w ciemność szybkim krokiem. Korytarz miał strop na tyle wysoko, że szedł nie pochylając się. Po kilkunastu metrach podłoga zaczęła się wznosić tak ostro, że musiał używać rąk do wspinaczki. Ciało rozgrzało się i przestał dygotać. Po kilkunastu metrach korytarz wypłaszczył się i usłyszał płacz. Zatrzymał się, ale dźwięk nie powtórzył się. Cisza. Jedynie szum wiatru i cieknąca woda. I znowu usłyszał krótki, urywany dźwięk, który czasem wydobywa się z człowieka, kiedy poddaje się, kiedy nie ma już nadziei, kiedy oczekuje już tylko śmierci. Dochodził z korytarza przed Tomaszem. To tam musiała być Alicja. Zwolnił, ściskając w ręku czekan. Dlaczego Zieziaja nic jej nie zrobiła? to ciało, które widział wcześniej, było przecież jej dziełem. Dlaczego nie zamordowała Alicji? Nagle potrącił stopą kamień i cichy szloch urwał się. Szedł ostrożniej i poczuł, że serce zaczyna mu gwałtownie bić. Zobaczył czerwoną kurtkę i brązowy sweter. Leżały na skalnej podłodze, zmięte i podeptane. Przesiąknięte wodą i pokryte mułem z dna jaskini. Zanim się do nich zbliżył, dostrzegł też buty dziewczyny w kałuży mętnej wody. Pomyślał, że Alicja musiała być wychłodzona, a może też ranna. Nie mógł czekać. Pobiegł korytarzem, nie próbując już zachować siły. Razem mieli przecież większe szanse. Jeśli tylko znajdzie jeszcze siły. To będą mogli razem uciec. Za kolejnym zakrętem mrok jaskini rozrzedził się. Zgasił latarkę, i rzeczywiście, pojawiło się dodatkowe źródło światła. Był blisko wyjścia. Poczuł też podmuch powietrza. Wydawało się cieplejsze i pozbawione ziemistego zapachu pleśni. Po kolejnych kilku metrach w stropie pojawiła się wąska szczelina przez którą wpadały słoneczne promienie. W snopie światła wirował kurz lub, co było bardziej prawdopodobne, pyłki roślin oraz zarodniki grzybów. Tomasz wszedł do obszernej komnaty o suficie wiszącym wysoko nad jego głową. Zalewało ją światło z dziesiątek małych szczelin i otworów w jednej ze ścian i części stropu. Nakrapiały skały jasnymi plamami. Wszędzie rosły różnokolorowe porosty, od czarnych po śino-białe. W wielu miejscach zauważył nawet mech i kępy rachitycznej trawy. Skała była naga jedynie w tych miejscach, gdzie nie docierało słońce. Na dnie dostrzegł również igliwie, szyszki i ptasie pióra. Musiały wykorzystywać to miejsce do gniazdowania. Na dnie komnaty stało wiele głazów. Były w większości wysokie, na dwa lub trzy metry. Tworzyły labirynt i nie pozwalały objąć wzrokiem całości pomieszczenia. I właśnie gdzieś z pomiędzy tych kamieni usłyszał szloch Alicji. Wszedł pomiędzy skały. Nie, nie. Usłyszał ciche słowa. Były ochrypłe, jakby zdarła gardło od krzyku. Poszedł w tamtym kierunku. Minął kilka obrośniętych mchem głazów i zobaczył dziewczynę. Siedziała wciśnięta między skały na kilku ułożonych na sobie karimatach. Była jedynie w biustonoszu i spodniach. Stopy bez skarpet i białe jak kreda, ręce związane w nadgarstkach sznurem, a ten przeciągnięty przez potężne ucho skalne nad głową. Tomasz podszedł do niej powoli, próbując nie robić gwałtownych ruchów. Patrzyła pomiędzy swoje stopy na brudną, niebieską karimatę. Drżała na całym ciele i kwiliła cicho. Była w cieniu. Żaden ze słonecznych promieni nie dotykał jej skóry. Dostrzegł, że na palcach u dłoni nie miała części tipsów, a nawet paznokci. Sączyła się z nich krew. — Elicja... — szepnął, gdy stał już niemal przed nią. Był oddalony jedynie o metr. Nie chciał jej jednak przestraszyć. Wiedział, że musiał uciekać, i miał nawet dla niej kurtkę w plecaku, a także folię i koc ratunkowy. Musiał jednak czymś przesiąć sznur lub stalową linkę. Nie wiedział dokładnie, czym była związana. Wydawało mu się, że nie słyszy go. Nadal kwiliła lekko. Alicja, to ja, Tomasz, popatrz na mnie. Wtedy usłyszała i powoli podniosła na niego wzrok. Jej twarz pokrywał rozmazany makijaż. Po policzkach płynęły czarne strugi. Wilgotne włosy kleiły się do czoła i ramion. Nie, proszę nie, I jęknęła. Zauważył, że dziewczyna nie patrzy na jego twarz, ale na prawą dłoń, w której ciągle trzymał czekan. Jego palce były tak mocno ściśnięte, że nie mógł ich rozewrzeć bez udziału drugiej dłoni. Już jej nie bój. Nie ma jej już. I wtedy jeszcze zanim podniosła na niego wzrok i zaczęła krzyczeć, poczuł gorzki, ciężki, ziemisty zapach. Wypełnił mu nozdrza i mężczyzna zachwiał się na nogach. Serce zaczęło walić w klatce piersiowej, jakby chciało rozerwać żebra i chwytał powietrze jak wyłaniający się z głębin topielec. Wsparł się lewą ręką o skałę. Przed oczami pojawiły się czerwone mroczki i miał wrażenie, że zaraz zemdleje. Krzyk siedzącej przed nim Alicji słyszał jak za ściany. Wiedział, że potwór musi być nad nim. Dziewczyna patrzyła gdzieś metr nad jego głową. Zieziaja musiała stać rozkraczona między dwoma głazami. Słyszał niemal ocierające się o siebie wilgotne strąki włosów, pazury stóp zgrzytały o skałę. Zastanawiał się, czy on będzie pierwszy, czy Alicja, kto pierwszy straci życie. Przez chwilę chciał unieść czekan i zamachnąć się na ślepo, i nawet napiął mięśnie ramienia, ale pomyślał, że sprowokuje stwora do ataku. Zanim ramię zatoczy pół okrąg, ona wbije mu pazury lub kły w kark i wszystko się skończy. Albo rozbije mu głowę głazem, jak tej biednej dziewczynie, której szczątki znalazł wcześniej. Może już trzyma głaz w łapach, gotowa go cisnąć z ogromną siłą. Miał szansę jedynie wtedy, jeżeli Zieziaja zacznie od Alicji. Wtedy ucieknie. Jedna ze szpar, przez które wpadało światło, wydawała się wystarczająco duża. Mógł się przez nią przecisnąć, nawet z plecakiem. Wystarczyło się tylko wspiąć na głaz po lewej i przeskoczyć dwa, nie trzy razy. Wtedy będzie wolny. Wydawało mu się, że da radę, że ma szansę. Zieziaja przeszła nad nim i ruszyła w stronę Alicji. Dziewczyna zamknęła oczy. Drżała na całym ciele i próbowała wyszarpnąć uwięzione dłonie z więzów. Ciągnęła tak mocno, że po wewnętrznej stronie bladych przedramion zaczęły spływać stróżki krwi. Tomasz nie chciał na to patrzeć, ale nie ruszał się. Wiedział, że jest jeszcze w zasięgu pazurów stwora. Mokre, ciemnozielone włosy przesunęły się po jego ramionach i głowie, dotknęły twarzy. Poczuł dreszcz i przez chwilę myślał, że zwymiotuje, ale nie zwymiotował. Zieziaja stała już przed Alicją. Ta miała szeroko otwarte oczy. Tomasz mógł je zobaczyć, bo stwór miał tak długie nogi i chudy tułów, że nie zasłaniały twarzy dziewczyny. Nie, nie, nie! prosiła drżącym głosem. Dziwił się, że sądzi, że taki stwór jest w stanie czuć litość. Ty nie chcesz tego robić, nie chcesz! To nie ja, nie ja! Zieziaja uniosła głaz. Musiał ważyć co najmniej 20 kg. Wzniosła go z łatwością nad głowę. Może była chuda i żelasta, ale dysponowała ogromną siłą. Alicja zamknęła oczy. Gła trafił w czoło dziewczyny, chrupnęła pęknięta czaszka, krew trysnęła na stwora, ale także na stojącego zaledwie metr dalej Tomasza. Nie mógł zamknąć oczu, chciał uciec, wydostać się z tego koszmaru, ale nadal nie mógł poruszyć nogami, nie mógł nawet mrugnąć, patrzył na nienaturalnie odchyloną głowę Alicji. Krew spływającą na bladą skórę i kapiącą na skałę. Na twarzy dziewczyny nie malował się grymas przerażenia, ale smutek. Usta były wykrzywione jak do płaczu, i zastygły tak, na zawsze. Zieziaja uniosła znowu głaz i spuściła go ponownie z morderczą siłą, znowu celując w głowę. Ciepła krew trysnęła na Tomasza i skalne ściany wokół. Woda pod nogami mężczyzny zabarwiła się na różowo. Płat czołowy Alicji zapadł się do połowy czaszki. Rozległ się nieprzyjemny zgrzyt i mlaśnięcie. Nie było już widać oczu. Zostały zasłonięte przez szarą istotę mózgu. Głowa wydawała się wciśnięta w ramiona, jak u zepsutej lalki. Będziesz następny, jak się nie ruszysz, pomyślał. Musisz się ruszyć, ruszaj się, człowieku! Będziesz następny, o Boże, będziesz następny. Chciał się odwrócić i biec, ale nie mógł nawet zacisnąć powiek. Nie chciał patrzeć na martwe ciało Alicji, na biedną dziewczynę, którą niedawno rzucił chłopak. Ale musiał. Zieziaja uniosła kamień po raz trzeci i cisnęła nim z wściekłością. Widział wyraźnie, jak wygięła się do tyłu, a potem pochyliła, by nadać mu maksymalny pęd. Zmiażdżyła twarz czaszkę. Krwawa tkanka razem z kawałkami kości pacnęła na skalną podłogę. Zieziaja zastygła w bezruchu. Ciemnozielone włosy stwora Kołysały się lekko. Dłonie z długimi palcami zwisały wzdłuż ciała, ale pierś stwora drżała. Gruzłowate plecy, przykryte w części włosami, poruszały się, jakby brała szybkie i płytkie oddechy. A potem nagle ruszyła prawą łapą i niedbale wbiła dwa pazury w miękką tkankę ciała martwej dziewczyny, tuż poniżej mostka. Rozerwała skórę, żołądek i jelita. Wnętrzności z mlaśnięciem uderzyły o podłogę. Tomasz zobaczył parę buchającą z ciała Alicji. Doszedł mdlący odór ekskrementów i ostry zapach kwasu żołądkowego. Zieziaja patrzyła nadal na swoje dzieło. Tomasz też patrzył. Musiał patrzeć. Słyszał tylko własne walące w piersi serce i szum wody. Kiedy Zieziaja odwróciła się do niego, szczerząc nakrapiany krwią pysk, nie słyszał już nic. Wypełniła gąbląca go gorycz i zwierzęca panika. I może ta panika spowodowała, że znowu mógł się poruszyć. Odrzucił czekan, który przy wspinaczce by tylko zawadzał. Odwrócił się i chwytając się głazów, pomknął w kierunku okna, które wcześniej wypatrzył. Zieziaja rzuciła się za nim, ale zareagowała za wolno, jakby nie spodziewała się, że będzie próbował uciekać. Poczuł jak szarpnęła go za plecak, ale wyrwał się do przodu i wspiął na wysoki, trzymetrowy głaz. Potem przeskoczył na następny i następny. Głazy były blisko siebie, ale stawały się coraz węższe. Stwór ścigał go, lecz na ostatnim głazie popełnił błąd. Tomasz usłyszał zgrzyt pazurów o skałę. Zieziaja z wściekłym rykiem runęła w dół. Od wrzasku stwora pociemniał mu przed oczami i zachwiał się, ale nie stracił pędu i skoczył na ścianę z otworem prowadzącym poza jaskinie. Udało się. Zaczepił ręce o próg i, mimo że od skalnej półki poniżej dzielił go co najmniej dziesięć metrów, wypełzł na zewnątrz. Zaczął się zsuwać po niemal pionowej ścianie i na początku kontrolował zjazd. Ale po siedmiu metrach, gdy nabrał prędkości, zaczepił o coś plecakiem. Wychamował gwałtownie. Coś pękło z trzaskiem i stracił kontrolę nad ciałem. Zaczął się toczyć i spadł na skalną półkę poniżej. Od uderzenia pociemniał mu przed oczami, i poczuł ból w biodrze, gdzie wbił mu się ostry kamień, ale adrenalina pozwoliła mu wstać niemal natychmiast. Spojrzał w górę, na skalne okna około dziesięciu metrów powyżej. Spodziewał się, że Zieziaja runie na niego z pazurami, zacznie ścigać i zabije, ale nie. Nie zauważył jej zielonego ciała. Stał przez chwilę. I oddychał szybko trzymając przed sobą zaciśnięte pięści, jakby mogły cokolwiek pomóc. Był powyżej lasu, w piętrze kosodrzewiny, gdzieś na zboczu góry. Oblizał wargi. Powoli uspokajał się i wracała mu trzeźwa ocena sytuacji. Mógł z tej półki zejść niżej, ale nie teraz. Najpierw dojdzie do szlaku. Gdy to się stanie, będzie bezpieczny. Wtedy będzie bezpieczny. Tomasz Szarko poczuł, że jego urlop powinien dobiec końca. Z reguły rezerwował sobie na coroczny wypad w góry co najmniej pięć dni, ale z trudnych dla niego do wytłumaczenia powodów zdarzało się, że starczały mu nawet dwa. Tak jak właśnie w tamtym roku. W niektórych latach i pięć dni nie pozwalało mu rozładować stresu i wracał do domu napięty do granic możliwości. To były złe lata. Nazywał je pustymi latami. To był trudny czas dla rodziny, ale udawało mu się jakoś za pomocą terapii i leków ograniczyć napady szału. Bardzo pomagała mu także opaska z muliny, z którą chodził w góry. Siedział z nią godzinami w nocy i dotykał każdego z guzików, każdy był inny i każdy wpływał na niego kojąco, ale na krótko. Tamtego roku jednak się udało, wypoczął, żałował tylko czekana, pomyślał, że musiał go stracić gdzieś na wołowcu, gdzie nadal zalegała gruba warstwa śniegu. Napięcie, które przywiodło go w góry, minęło. Cudownie zniknęło na szlaku prowadzącym na Grzesia. To była właśnie magia gór. Uśmiechnął się na myśl, jak się ucieszy jego rodzina. Zawsze witali go z radością, gdy wracał rozluźniony. Mówili, a szczególnie jego żona Ania, że tydzień przed wyjazdem chodzi napięty do granic, i aż strach się do niego odezwać. Wiedział o tym i tłumaczył to stresem. Tamtego roku uderzył syna i bardzo na niego nakrzyczał, tak bardzo, że ten reagował na jego widok płaczem. Pomyślał, że musi to naprawić po powrocie, czuł, że na pewno się uda. Dokończył wycieczkę trzeciego dnia, mimo że nie miał ochoty iść aż na płaczliwego rochacza. Wykonał jednak plan i wrócił do schroniska. Spakował swoje rzeczy do plecaka i już o siedemnasty zaczął schodzić w dół. Wystarczyło mu gór. Miał zostać jeszcze trzy dni i zapłacił już za nie, ale odżałował pieniądze. Nie chciał robić zamieszania. Na szczęście nie spotkał Heleny i Natalii, które to poszukiwały swojej koleżanki Alicji. Naprawdę nie chciał ich spotkać. Miał nadzieję, że dziewczyna się odnajdzie, że postanowiła po prostu odpocząć od żeńskiego towarzystwa. Może szukała jakiejś przygody? Może chciała coś zmienić w swoim życiu? Życzył jej dobrze. Miał nadzieję, że wszystko szczęśliwie się skończy. Po wyjściu z Doliny Hochołowskiej, zamówił taksówkę. Busy już nie kursowały. Gdy minął szlaban, dotknął opaski z muliny na nadgarstku. Palce szarpnęły jeden z guzików na brzegu. Duży żółty guzik. Był przyjemny w dotyku. Jedenasty w rzędzie. Potem jednak zdjął opaskę. Opaskę nosił tylko w górach. A teraz właśnie je opuszczał. Wracał do żony i dzieci. Rozluźniony. Ale wiedział, że wróci w góry. Na pewno wróci. Epilog. Helena była upartą kobietą. Tylko dlatego osiągnęła sukces w pracy. Dnia, kiedy zniknęła Alicja, wezwała policję i doprowadziła do tego, że przyjechali do schroniska wraz z ratownikami Gopr w kilka godzin. Na początku mówiła, że najprawdopodobniej jej koleżanka poślizgnęła się na śniegu i leży ze złamaną nogą, tylko nie wie na którym szlaku argumentowała, że musiała gdzieś zjechać albo stoczyć się po śniegu. Rozpoczęli poszukiwania, nic jednak nie znaleźli. Trop dziewczyny był w wielu miejscach i psy często łapały coś mylnego. Później Helena opowiedziała o swoich podejrzeniach wobec Tomasza Szarko, ale mężczyzny nie było w schronisku i policjanci nie mogli go przesłuchać. Okazało się, że opuścił pokój mimo uiszczenia opłaty z góry za noclegi. To wzbudziło podejrzliwość śledczych, ale nie na tyle, żeby podejrzewać go o przestępstwo, szczególnie po tym, gdy zorientowali się, że Helena oskarżała go wprost o zrobienie krzywdy jej koleżance. Powiedzieli, że mają jego adres i przesłuchają go, gdy wróci do domu. Helena próbowała ich naciskać. Ale nie miała żadnego dowodu, że szarko ma coś wspólnego z zaginięciem koleżanki, oprócz tego, że z nią flirtował, gdy pili razem wino. Policjanci uznali to za słabe uzasadnienie do pilnego zatrzymania. Zakończono akcję poszukiwawczą po dwóch dniach, kiedy Helena w końcu opowiedziała o depresji koleżanki i problemach osobistych. Nie zrezygnowała jednak z poszukiwań. Poprosiła rodziców Alicji o przywiezienie jej psa do schroniska. Zaginiona koleżanka zostawiła go u nich na czas wypadu w góry. Dwa dni później pies odnalazł ślady Alicji, gdy Helena prowadziła go szlakiem na Grzesia. Zaprowadził ją do jaskini i ciała dziewczyny. Tomasz Szarko został aresztowany dwanaście dni później w swoim mieszkaniu w Toruniu. Nie stawiał oporu i nie przyznał się do winy. W jaskini znaleziono dziewięć ciał. Pierwszą z ofiar była dziewczyna Szarko, Dorota S., z którą był w związku piętnaście lat wcześniej. Pozostałe były kobietami od osiemnastu do trzydziestu ośmiu lat. Zabijał zawsze w ten sam sposób, poprzez zmiażdżenie czaszki ciężkim głazem. U wszystkich oprócz pierwszej ofiary. Rozpruwano również jamę brzuszną ostrym narzędziem. Dopiero po trzech latach pobytu w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym Tomasz Szarko przyznał się do zamordowania swojej dziewczyny kilkanaście lat wcześniej. Powiedział, że chciała się rozstać, a wspólny wypad w góry był jego sposobem na ratowanie związku. Był wtedy studentem i wydał na niego wszystkie pieniądze. Nie planował jej zabić, ale pokłócił się z nią na szlaku. Podniósł jeden z głazów, bo chciał ją przestraszyć i machnąć jej nim przed głową. Kilkukilogramowy kamień wyślizgnął mu się z ręki i uderzył w czoło, przebijając czaszkę ostrą krawędzią. Dziewczyna zginęła na miejscu. Nie chciał odpowiadać za zabójstwo, więc próbował ukryć ją w lesie. Przez przypadek natknął się na jaskinie. Zaciągnął ciało głęboko do korytarza, a potem przysypał dokładnie skalnym pyłem i kamieniami. Dorota S. pozostała jedyną dziewczyną, którą kochał w życiu. Przez kilka miesięcy podjął dwie próby samobójcze. Nadużywał narkotyków i alkoholu. Aż do momentu, kiedy pojawiła się Zieziaja. Dzięki niej mógł znowu stać się Tomaszem Szarko. Oddała mu większość życia w zamian za kilka godzin każdego roku w górach kolejnego zabójstwa dokonał po trzech latach była to przypadkowa turystka napotkana na szlaku wykorzystał okazję i zwabił ją w okolice jaskini tam zamordował w ten sam sposób co Dorotę uderzeniem kamieniem w głowę swoje ofiary poznawał również w schronisku najczęściej kobiety nie nocowały ale zatrzymywały się na posiłek lub odpoczynek. Używając swojego uroku osobistego, namawiał na wspólne wycieczki w góry. Często jednak czekał na szlaku na dogodny moment, by zaatakować samotne turystki, rzucał kamieniem w tył głowy. Przyznał się, że zabił w ten sposób trzy razy, nie zamieniając z ofiarami nawet słowa. Tomasz Szarko opuścił zakład psychiatryczny po dziesięciu latach terapii kiedy lekarzom udało się odseparować go od Zieziai. Był również monitorowany przez lekarzy i zakazano mu wyjeżdżać dalej niż 100 kilometrów od miejsca zamieszkania. Po dwóch latach samotnego życia, ponieważ żona z dziećmi wyprowadziła się i zmieniła nazwisko, popełnił samobójstwo, skacząc z szóstego piętra punktowca, w którym mieszkał, na płytę betonowego parkingu. Posłowie. Na pomysł tego opowiadania wpadłem, będąc w tym samym schronisku, w którym toczy się akcja. I też, jako że był początek maja, nocowałem sam w pokoju czternastoosobowym. I gdy patrzyłem na drzewa za oknem, wydawało mi się, że kogoś widzę. Czasami przecież takie rzeczy podpowiada wyobraźnia, później była już tylko czysta fantazja, chociaż różnych ludzi się w schroniskach spotyka. I różne rzeczy się dzieją. Jako, że lubię tatry i właśnie to schronisko, bo duże i łatwo zarezerwować miejsce, zawsze chciałem napisać przynajmniej kilka opowiadań, które dzieją się w górach. To jest właśnie jedno z nich. Opowiadanie pisałem kilkadziesiąt godzin. Jeżeli Wam się podoba, proszę o lajk, like, komentarz i subskrypcję. Każda z tych czynności, nawet zwykły lajk, like, daje mi motywację do pisania. Pozdrawiam, Bruno Siak.